Wtorek, 23 sierpnia. Witam Państwa, witam Was bardzo serdecznie. Wszyscy tu jesteśmy na tym. Maciek Szcześniewski. Siemano wszystkim, cześć. Paweł Krusz. Cześć, witam wszystkich. Michał Kryckiewicz, kłaniam się ponownie. Wczoraj prowadziłem live o drugiej lidze, dzisiaj znowu prowadzę live o pierwszej lidze. Na razie Oleg Bladowski wraca do siebie, że do Manchesteru, w sensie do Anglii. Chyba jest właśnie w powietrzu, także będziemy się zmieniać pewnie w roli prowadzących niebawem. Dzisiaj omawiamy to, co działo się w kolejce numer 7, a działo się sporo niespodzianek, o tym za chwilę. Najpierw pozdrawiamy patronów, bo oczywiście dzięki Wam powstaje ten kanał. Naprawdę to jest spore wsparcie i na tym naszym wyjeździe, na którym właśnie teraz wjechała na ekran miniaturka, najnowszy, świeży vlog jest dostępny już u nas na kanale. Możecie sobie zobaczyć naszą podróż, na takie nasze zebranie zarządu, można powiedzieć. Pojechaliśmy we czterech na Choinczanka Górnik Łęczna, potem pojechaliśmy na Radunie za, powiedzmy, dzień przerwy, no i efekt prawdopodobnie we czwartek tego zobaczycie, także wszystkich fanów nie tylko pierwszej ligi zapraszam na tego vloga, bo no można się zdziwić, bo ciekawe rzeczy były w Stężycy, nie Maciek? A no super było, naprawdę polecam vloga, ale też nie zapomnę tej wycieczki chyba nigdy, bo naprawdę fajny klimat, fajne okolice, no w zasadzie wszystko było fajne tak naprawdę, także ja uwielbiam tak aktywnie spędzać czas, uwielbiam w ogóle poznawać nowe miejsca, uwielbiam Polskę poznawać, także naprawdę polecam Kaszuby i Stężyca też na pewno zrobiła na nas super wrażenie, zresztą Chojnice też, bo to po prostu są fajne miejsca, także jeździcie po Polsce, oglądajcie, zwiedzajcie. Następnym razem Krusz do Lzami pojedzie, tak? No, widzę, że przyjeżdżacie i Chojniczanka od razu wygrywa, więc tam macie jakąś chyba zbawienną moc dla nich. Nie, innego zdania są w Rzeszowie, ale okej. Okay. No właśnie, to różnie to bywa, tak samo z komentowaniem. Jedni mówią, że im przynoszę szczęście, inni nie, pewnie też tak macie, więc to takie są gusła, że tak powiem, ale nie, naprawdę fajne miasto. Chciałbym tam trochę na dłużej nawet pobyć, no ale kurczę, tyle tej pracy człowiek ma na co dzień, że właśnie szkoda, tego jedynie ubolewam, że chciałbym tak pojechać na 2, 3, 4, 5 dni więcej jeszcze w takie rejony i sobie po prostu na spokojnie posiedzieć i tak dalej, bo też było aktywnie, Michał, no też przyznajmy, że nie siedzieliśmy nad górą, że tak powiem, brzuchem do góry, tylko co chwilę coś robiliśmy, nie? Także było aktywnie. Było co robić, na pewno to była jedna z lepszych wypraw w moim życiu, dlatego Kruszdol chyba też następnym razem będziesz chciał Kruszdol pojechać. Kruszdol był na głośnikach. Mam nadzieję, że będziesz chciał z nami pojechać następnym razem. Oczywiście. Zapraszam na Śląsk, wybierzemy się na jakieś ciekawe spotkania, może nawet nie tylko szczebel centralny, ale jakieś, wiesz, też okręgówki, takie rzeczy, tam też się ciekawe rzeczy dzieją. No spotkaliśmy w Chojnicach przecież Szkota, Andrew, który przyjechał z Poznania, bo pracuje w Polsce chyba i też jest fanatykiem niższych lig. Bardzo to jest ciekawe, także śmiało by pasował do naszej ekipy. Witam czat. Groundhopping, zajebista rzecz, nie? Witam czat. Piszcie oczywiście miasta, patrzę, że jest Grzegorz, że jest Gangster z Chorzowa, że jest Piotr Powała, Asterix, Marcin Sokół, Kynio, już obejrzane. Piszcie, gdzie byście chcieli, żebyśmy pojechali, skąd nas oglądacie, to jak najbardziej jest dla nas ważne. No i też słuchajcie, szczerze mówiąc, YouTube nam trochę zaczął kroić to wszystko, co robimy. Nie wiem jeszcze, jaka jest tego przyczyna, może po prostu jest jakiś algorytm, albo tak po prostu jest, albo coś trzeba wykupić. Nie pokazujemy cycków i dupy niestety w filmikach, bo nazwijmy to wprost i niestety wartościowe treści mają straszny problem w dzisiejszych czasach, żeby się przebić. Nie robimy skandali, nie robimy głupot, za które ludzie chętnie płacą i oglądają, więc fajnie też, że jesteście z nami, doceniamy to mega, ale też chcemy, żeby ta społeczność rosła. No a jak widać, niestety te wartościowe, fajne treści się ciężko przebijają, więc mamy nadzieję, że nam pomożecie też właśnie dając chociażby te łapki w górę, czy po prostu polecając znajomym, udostępniając to gdzieś w swoich mediach społecznościowych, bo to naprawdę niewiele kosztuje, a powiedzmy, że może ktoś się zainteresuje tym, nie? No tak, no to by było miło, żebyśmy trochę tam złapali szerszego kontentu. No suby powoli rosną, może dobijemy do 3000 w jakiejś, może niedalekiej przyszłości. W każdym razie, no chcielibyśmy Was prosić o takie wsparcie tutaj, nie tylko na Patronite, nie tylko na YouTubie, ale też, żeby te treści nasze szły szerzej, bo myślę, że fajny ten vlog, nawet tak po prostu obejrzeć, co tam się dzieje no w Chojnicach. No pewnie, nawet, kurczę, zobaczyć sobie, jak to wygląda od środka. Myślę, że w ogóle nie ma takich rzeczy w internecie, no. Nikt tego nie robi, nie pokazuje drugiej, pierwszej ligi. W Ekstraklasie, no to macie w Kanal Plusie na przykład
przykład ligę od kuchni, ale też no nie ma, nie przyjdzie nikt po trybunach, nie pokaże, jak to wygląda. Mało jest takich treści, także nawet jeżeli nie możecie gdzieś jechać, to możecie też zobaczyć, jak to wygląda od środka. Wydaje mi się, że nie wiem, że to jest fajne, nie? No tak przynajmniej z mojej perspektywy. No. Tak czy siak będziemy robić, bo pewnie, w sumie robimy tak. To też dla siebie, żebyśmy mieli zajebiste dokładnie, wspomnienia, pewnie, a tak to jest. W każdym razie Asterix, chłopaki na tym wyjeździe na Pomorze byliście w jakiejś agencji towarzyskiej, jak tam teraz ceny po tej inflacji. Ja nie wiem, nie byłem, Maciek też nie był, ale... Ja mam żonę. Także. Ale ten... trzeba będzie kolegów popytać. No tu obecni nie byli, nigdzie grzecznie poszli spać, także wszystko jest okej. Okay. Może coś potem się dowiemy. Witamy z Chojnic. O, Daniel nas ogląda. Rzeszów, oczywiście Chorzów i tak dalej, i tak dalej. Powoli się zbieracie na czacie. Dobrze, cieszymy się. Słuchajcie, tyle tytułem wstępu. Pierwszy mecz, no to pierwszy mecz, no też będziemy rozmawiać chyba długo, bo byliśmy na tym meczu Chojniczanka Górnik Łęczna. Kulisy tego spotkania dostępne są również na kanale Górnika, ale też oczywiście zachęcamy do naszego vloga. To może Maciek, oddajmy głos Pawłowi, bo pewnie wie mniej niż my, a dlatego będzie szybsza wypowiedź. Okej. Okay. No ja właśnie, no to wy się wypowiecie dłużej, ja tylko mogę tutaj powiedzieć, no co, było spotkanie dwóch zespołów, które potrzebowały trzech punktów, bo przed tą siódmą kolejką jeszcze żaden z nich nie zwyciężył. No i Chojniczanka zgarnia trzy punkty, jakby nasz tutaj ulubiony Tomasz Mikołajczak, o którym rozmawialiśmy z Maćkiem na ostatnim live'ie, że bardzo lubimy tego piłkarza. W 30 minucie też mi się wydaje, przynajmniej tak jak oglądałem troszkę skrót tego spotkania, że chyba Patryk Tuszyński troszkę się odblokowuje. Jakie są wasze tutaj oceny? O, ja mam wrażenie, że trochę chyba ma za dużo kilogramów. Może tak to z trybun wyglądało, ale powiem szczerze, że mam wrażenie, że troszeczkę... Ale my też mamy. A no dobra, no ale to my możemy, nie? Znaczy to mówię, moje optyczne wrażenie, nie chcę tutaj Patrykowi nic zarzucać, więc ten. Ale tak jakby troszeczkę żwawił i biegał, też miałem takie wrażenie. No i sama ta asysta też jakby nie było, powalczył w powietrzu tak, w taką nie najłatwiejszą piłkę, bo musiał się trochę tak do tyłu odchylić po nią i to jest na pewno dobry omen dla Chojnic, nie? No i też tutaj można wyróżnić na pewno bramkę Mateusza Cegiełki, bo według mnie w ogóle najładniejsze uderzenie w tym tygodniu, w ten weekend, o to co załadował. Jeszcze zaceglił. Próbował, tak, jeszcze potem próbował drugi raz strzelić podobnie z troszkę innego miejsca. No ale na pewno, no właśnie, Chojnice potrzebowały takiego spotkania. Właściwie nie wiadomo tutaj było, kto zwycięży w takim spotkaniu. Spadkowicz z Beniaminkiem, obydwie ekipy gdzieś miały problemy z punktowaniem. No i być może teraz Chojniczanka, no powiedzmy, troszkę wzrośnie, troszkę się wybije. No a Górnik Łęczna wciąż pozostaje w dołku. No i możemy się po prostu zastanawiać, co tutaj zmieniać, ale no próbowano już wiele i wciąż tego zwycięstwa nie ma. No nie ma, no mi się wydaje, że tak jak wygląda tabela teraz w tych ostatnich miejscach, to generalnie to będzie taka walka o utrzymanie właśnie między tymi klubami. Robi się powoli nieciekawie w Resowi, nieciekawie w Łęcznej, nieciekawie też Sandecja teraz zanotowała wysoką przegraną. Więc no co tu dużo mówić, no Chojniczanka i Górnik będą się biły, tak przynajmniej wygląda, będą uciekały przed spadkiem, no i no. Nie, Kynio, fajny komentarz, że Górnik no bez pomysłu na grę i bez napastnika. No ja już to mówiłem, że ja nie wiem, co oni grają. Generalnie zapytałem o to samo Maćka Gostomskiego, też udzielił takiej odpowiedzi, że w sumie też nie ma takich, powiedział, że nie mają schematów. Ja zapytałem, może to niedobrze właśnie, może te schematy powinny być. Generalnie nie wiem, ja chyba coraz bardziej nie jestem zwolennikiem trenera Prasowa z tego prostego względu, że wystarczy spojrzeć na suche fakty. I to nie wygląda dobrze w liczbach, a tym bardziej na boisku. Wiem, że każdy mecz chcą chłopaki przełamać i że się starają i tak dalej, że nie idzie. Tak w piłce jest, no ale no nie wiem, no z boku wy pewnie widzicie też trochę inaczej niż ja, ale no nie widać ani pomysłu, ani jakiegoś sensu w tej grze, ani ta kadra nie jest za szeroka, też tutaj może problem do działaczy właśnie, że na ławce nie ma wartościowych zmienników. Generalnie wygląda to w tym momencie na spadek, no. No tak, przede wszystkim mówię, niewidoczny był Podliński, takie miałem wrażenie, ten Egzon Kryziu również moim zdaniem nie niezbyt widoczny. Gąska coś próbował, Krykun też, ale tak naprawdę
problem jest moim zdaniem przynajmniej w tym meczu, nie chcę tutaj generalizować, ale no jednak z organizacją gry. Tutaj oni, nie widziałem, żeby to było kompaktowe, nawet jak były akcje w pierwszej połowie, które zapowiadały się całkiem ciekawie, tutaj Gąska i Krykun coś próbowali zrobić na skrzydłach, no to nawet jak było to dogranie do środka gdzieś w pole karne, to tak nawet jeżeli Podliński nie tam był zupełnie niewidoczny, to nikt za tą akcją nie szedł, nie było takiego czegoś, że ci zawodnicy dość szybko się przesuwają, a tutaj wiesz, no tak gadaliśmy na trybunach, wziął sobie, no ten skład, może jakiś Bóg wie jaki nie jest. Ale nie jest też na to miejsce w tabeli. Ale też nie jest jakiś żenujący, no mówmy się, Zbozień, Gostomski, Gąska. Czy Gąska, no to nie są zawodnicy przypadkowi. Dziwniel też przecież grał swego czasu jeszcze w Ruchu chyba, pamiętam, tak? W Ekstraklasie. No Podliński też potrafił gole strzelić, no. No właśnie, Biernat przecież też to jest jak na pierwszą ligę całkiem solidny Grzeszczyk. Stoper. Więc tak naprawdę, no właśnie. Ale oni grają jednym składem długo. Te słowa Grzeszczyka to jest tak naprawdę moim zdaniem esencja tego spotkania, nie? Do zobaczenia u nas na Twitterze i na vlogu. No właśnie, bo tam i to nie była jedyna taka sytuacja, bo my nawet jak staliśmy za bramką, to nawet takie dialogi między zawodnikami, to było takie, nie było na zasadzie, dobra, dawaj, jedziemy, zagrajmy to tak i tak, tylko to było, czemu mi tu zagrałeś, czemu tam, co my robimy, nie? Czemu nie ma tutaj wsparcia? I kto za to odpowiada? No, to możemy sobie tylko dopowiedzieć, tak, że to raczej trener powinien ogarniać. No tak jak mówię, no tutaj nie widać było jakiegoś sensu za bardzo w tej grze Górnika, natomiast Chojniczanka, powiem szczerze, w ogóle ten mecz, no umówmy się, no niewielkim widowiskiem nie był, tak, no tutaj tak mówiliśmy na vlogu, że ten wynik lepszy niż mecz tak naprawdę. Natomiast mówię, no tutaj widać, że ta Chojniczanka ma te schematy wypracowane, bo tam tak naprawdę niewiele się zmieniło z drugiej ligi, tak? Nawet tutaj na ławce powiedzmy siedział czy Skrzypczak, czy Mikołajczyk, którego pozdrawiamy serdecznie, jeśli ogląda, bo nam ładnie, fajnie pomachał. Tak, przywitał się bardzo fajnie. Także w ogóle fajnego dziabę ma, bo ma chyba myszkę Miki z piłką, ja się zastanawiam czemu, a oni do niego krzyczą Miki, nie? No tak. W sumie zrozumiałe, ale dopiero po chwili to strybiłem, że tak powiem, że to dlatego. Ja Wolsztyna też pozdrawiam, nie? A co? Niech będzie. On wie o co chodzi. Tak, pozdrawiam Wolsztyna. Zresztą dałem mu dobrze, kurczę, woleję Polsce. No dałeś, także nie, złoto. Tak. Widzisz, jak se gadamy o meczu, na którym byliśmy, no fajnie, to jest no, to mistrzostwo świata. Zupełnie inna sprawa, to ja mógł tylko to robić w życiu, jeździć po meczach, tak bym chciał. Natomiast no, Chojniczanka jednak wydaje mi się, że lepiej zorganizowana, też ten mecz się ułożył, bo jednak siłą rzeczy paradoksalnie, mimo że Górnik strzelił gola do szatni, to jednak Chojniczanka tym, że pierwsza wyszła na prowadzenie, miałem takie wrażenie, że jednak ten, kto pierwszy tutaj strzeli gola, z tego klinczu wyjdzie pierwszym celnym ciosem, to jednak będzie miał taki handicap psychologiczny. I paradoksalnie, tak jak mówię, miałem wrażenie, że w drugiej połowie to jednak Chojniczanka była bardziej konkretna w tych działaniach. Zapowiadał się remis, ale ostatecznie tutaj Cegiełka już nie pierwszy raz, bo pamiętam, on chyba z Kaliszem tego gola strzelił, takiego też komentowałem w drugiej lidze, też z 30 metrów zapierdzielił po prostu konkretnie. Przyceglił. I fajnie, ale też mówił, że ćwiczą, nie? Że ćwiczą te strzały. Ale super chłopak, taki szczęśliwy po fajnie, tym meczu, taki, no, taki skromny, uśmiechnięty, gość, super. Także fajnie, też, fajnie bardzo, że po prostu to, że on to ćwiczy, wiesz, zawodnika to też dopinguje potem, wiesz, to jednak wkłada więcej pracy, także kibicujemy Cegiełce, bo fajny chłopak. I oby tutaj te treningi nie poszły w las, tak jak nie idą do tej pory, tylko widać, że to przynosi efekt. Patrzę tylko na czat. Że to też był jego pierwszy mecz w tym sezonie, więc fajnie, że od razu z brameczką, no bo tak. Wiesz, gdzieś potem trener troszkę przychylnym bardziej okiem spojrzy, szczególnie, że jeszcze próbował potem drugi raz, więc widać, że to nie był taki cufal jakiś, tylko że gdzieś wypracowany schemat, nie? No, czytam jeszcze czat. Kynio zamiast napastnika obrońcę kolejnego ściągają Sisę. Wojciech Lasota, Górnik rozegrał słabe spotkanie. Oprócz bramki i wolnego w 52 minucie nie stworzyli większej, groźniejszej akcji. Krótko mówiąc, mecz na minus. A Niebieskie Siemce mówi, że chłopcy... Grzegorz Byk, że chłopcy z Łęcznej na Ruchu źle nie zagrali. No nie zagrali źle faktycznie, to był jeden z tych lepszych meczów. Tak samo z Arką też źle nie grali. No ale dobra, no nie jest to... Ja jeszcze tylko Kuchtę chciałem pochwalić, bo przyszedł do zespołu niedawno i powiem szczerze, stałem za bramką. Wiesz, że ja bramkarzami się gdzieś tam interesuje, więc przyglądałem się jego grze głównie na przedpolu i pomagał zespołowi. Dużo było takich dośrodkowań, gdzie może właśnie były trochę przyciągnięte albo niedociągnięte, ale odważnie wychodził do piłek. Też ma dobre warunki fizyczne. Jest to zawodnik, który przecież grał w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Potem troszeczkę chyba ta kariera nieco wyhamowała, nie mógł się odnaleźć. Trochę powędrował po klubach, ale
myślę, że to będzie wartość dodana dla Chojnicy w dłuższym okresie. Mateusz Wajda pyta, ciekawe, gdzie poleci pierwsza głowa, Arka, Resowia czy Górnik? No zobaczymy, teraz przenosimy się do Łodzi, niebieskie... Ja tutaj... słyszałem, że w Arce blisko, zmiana. A to jest ten news, co miałeś przygotowany na dzisiaj, nie? Czekasz. Inny, to znaczy to nie będzie jakiś konkretny news, natomiast coś tam popytałem, więc... Dobra, to jak ale będzie... to nie będzie żadne Dobra. Nazwisko, bo no, wiesz, że ja rzadko daję taki insight, bo mam ty... jakbym dał wszystko, co wiem, to by polska piłka była inna z dnia na dzień. Ja tylko się wtrącę, że ja myślę, że Resowia, ale możemy to już iść dalej, że pierwsza tak, głowa poleci. Idźmy dalej, bo tu mecz, powiedzmy, tam omawiamy z 5 minut na zegarze, więc lecimy dalej. ŁKS Łódź, Ruch Chorzów, mamy kibiców z ŁKS-u na czacie, jesteście z nami, bo niebiescy to na pewno. W każdym razie... Dużo atrakcji pozaboiskowych, no konkretnie tam się, jak za starych oldschoolowych czasów, za starych lat, tam się dużo dymiło, że tak powiem, a tutaj ŁKS wygrywa 2-0, Pirulo tam momentami się bawił na tym boisku, widziałem kilka akcji, które naprawdę manianka taka bardzo ładna, no ale co, no ŁKS wygrywa ważny mecz. No tak, no i takim najważniejszą informacją z tego meczu jest to, że już nie ma niepokonanych drużyn w pierwszej lidze, no bo wiadomo, Ruch już pozostał tym ostatnim bastionem aż do ostatniej kolejki. No pierwsza i druga połowa, tak gdzieś obydwie ekipy chciały tutaj coś wypracować, no ale ŁKS był tutaj bardziej aktywny, bardziej groźny, Balongo, Pirulo gdzieś próbowali, Balongo wciąż bez bramki, aczkolwiek według mnie rozegrał naprawdę niezłe spotkanie i dobrze się ogląda tego piłkarza. No i 35. minuta, Mieszko Lorenz, też w ogóle chłopak, który... Fajne imię. Tak, fajne. To jak też kojarzy się z pieniądzem, co prawda z 10-złotówką, ale niby najmniejszy nominał, ale zawsze coś. A w ogóle chyba pierwszy mecz też grał w tym sezonie właśnie Mieszko Lorenz. Zagranie do Dawida Korta, ten w uliczkę i Pirulo z zimną krwią wykorzystuje. Podcinka lewą nogą, tak więc no tak w jego stylu jeszcze nalewajkę sobie tutaj przełożył. No a potem w drugiej połowie Mieszko Lorenz przebiegł kilkanaście metrów, przymierzył z ponad 20. Jeszcze tam rykoszet od Nawrockiego, to Bielecki nie miał tutaj żadnych szans w mojej opinii. No gdzieś Ruch troszkę chyba zmęczony, tak? Bo ostatnio w ciągu chyba w ciągu 12 tam chyba dni mieli 4 spotkania, więc widać, że zespół troszkę podmęczony. Też Foszmańczyk o tym mówił w pomeczowym czyli wywiadzie. Czyli Ruch podmęczony, tak? Tak. KS albo... A, dobra. No tak, Ruch. No i taka najlepsza sytuacja to właściwie jak Foszmańczyk tam kopnął w słupek, jeszcze była dobitka piątka. A w ogóle tam była też ciekawa sytuacja, bo szansę miał bramkarz ŁKS-u na asystę. Jak wyrzucił w 70 chyba 8 minucie tak na 50 metrów piłkę i tam Kelechukwu zmarnował sytuację sam na sam, ale gdyby... Takiej, tam w końcówce chyba gdzieś. Nie? Tak, ale takiej asysty to jeszcze nie widziałem, że wiesz, bramkarz wyrzucił tak dobrze i dokładnie i mocno ręką, że właściwie przerzuca całą obronę i chłop sam na sam wychodzi. Więc ciekawa sytuacja, gdyby to trafił, no ale... Ciekawe, ostatecznie... ile by miał na takim pięściarzu w Mielnie, nie? Co się tak uderza, wiecie. No z pewnością sporo, no ale wiesz, ŁKS na fali wznoszącej, fajny bilans, 5 zwycięstw, 2 porażki, średnia punktowa powyżej 2. Pirulo 4 bramki, więc tam też walczy w klasyfikacji strzelców. No a Ruch troszkę tak jak w tym pierwszym meczu ze Skrą, taki nieskuteczny, tak? Chociaż tych sytuacji tutaj nie było aż tak dużo jak w pierwszej kolejce, co nie zmienia faktu, że drugi raz nie trafiają do siatki. No już tą gorszą dyspozycję sygnalizowały te domowe remisy z Łęczną i Chojnicami. No i teraz pojawił się trudniejszy rywal w Łodzi, no i po prostu jest porażka. Zobaczymy, jak to będzie w starciach z innymi mocnymi rywalami, no bo ten kalendarz też dla nich robi się dosyć ciężki. O, tutaj Paweł obszernie powiedział, cóż można powiedzieć. No w ogóle specjalna oprawa też tego spotkania, bo tam urodziny miasta, z tego co gdzieś tam czytałem i... Frekwencja fajna. Fajna, tak, fajna oprawa. Tam też poza stadionem różne ciekawe rzeczy to się mówiłem. Działy. A, okej, okay, mówiłem na wstępie. No mówiłem właśnie, że ja zawsze, jak wy coś też mówicie, to ja sobie na bieżąco różne rzeczy sprawdzam, także przepraszam, że się do tego gdzieś tam nie wyłapałem. Rodziny klubu Kenia poprawia. Dobra, okej, okay, przepraszam. W każdym razie, co, no kluczowa
tak naprawdę była ta strata Swędrowskiego przy tej pierwszej bramce. Tutaj świetnie zachował się Mieszko Lorenc. To nie był jego pierwszy mecz, natomiast to był jego pierwszy mecz w wyjściowym składzie. Aha, bo mówił o tym też trener Moskal na konferencji pomeczowej. On ogólnie wcześniej grał na pozycji środkowego obrońcy i zagrał minuty, dosłownie jedną minutę z Tychami i 9 minut z Puszczą. Właśnie to sprawdzałem w tym czasie. Natomiast mówił o tym właśnie trener Moskal, że szuka różnych rozwiązań tak naprawdę personalnych, także tutaj widać, że ten młody chłopak naprawdę pokazał się z dobrej strony. Też widać było, że agresywne dojście do Swędrowskiego to tak naprawdę spowodowało, że on został podwojony, potrojony w środkowej strefie i no świetne to podanie Korta, naprawdę kapitalne, otwierające do Pirulo, tutaj czapki z głów, bo to było takie podanie przeszywające bardzo dobrze i tak naprawdę ta linia ruchu defensywna nie zdążyła się wrócić. Idealnie zresztą pokazywał, jak sobie się przyżycie, to ręką pokazywał Pirulo, daj mi, nie? Tutaj to też jest taka komunikacja ważna, jeśli chodzi o ŁKS. I tak naprawdę ŁKS, wydaje mi się, że gra lepiej, aniżeli można by tego gdzieś tam oczekiwać. Na początku pamiętamy tego live'a z Kubą Olkiewiczem, tak? Zastanawialiśmy się... Taki był sceptyczny, będzie... nie? Chyba dosyć. To znaczy był taki niepewny, nie? Bo też sporo zmian, jeśli chodzi o personalia, ten zespół tak naprawdę z nowym trenerem musiał się na nowo, że tak powiem, poznać, aczkolwiek gdzieś tam czytałem sobie opinie po tym spotkaniu, to mówią, że jednak Kazimierz Moskal do ŁKS-u jest stworzony po prostu i on tam zawsze będzie wracał. Coś jeszcze sobie tutaj wynotowałem. Też ta druga bramka, no to troszeczkę szczęścia, bo tam jestem przekonany na 99%, że tam był rykoszet, bo widać tak, po tym, ja patrzyłem na Biela, Bielu tak naprawdę, tak, troszeczkę przyruch, nawet nie tyle poszedł w prawo, co on został, jakby widziałem, że zrobił naskok do obrony strzału w środek, bo ten strzał raczej leciał, miałem wrażenie, że on miał lecieć, powiedzmy tak, leciałby w środek, natomiast też gdzieś tam z doświadczenia wiem, że naprawdę strasznie ciężko się takie strzały broni po rykoszecie, bo ta piłka strasznie się odkręca. Zresztą widać to, że ona wpadła w boczną siatkę tak naprawdę i on idealnie mimo tego, przy słupku. Tak, wyciągnął się jak długi, ale to ona, wiesz, ma taką parabolę, ona się kręci od boku i ona się odkręca. Naprawdę strasznie ciężko to jest obronić. Notabene teraz też takie nowe technologie są, jeśli chodzi o trening bramkarski i są nawet takie specjalne odbijaki, które stosują trenerzy bramkarzy właśnie, żeby uczyć się obrony tej reakcji na zmianę trajektorii lotu piłki. Mam, Maciek, odpowiedź. Czy był rykoszet? Od Biela. Tak? I co? Był. Był w chuj. No także wielu to wyjaśnił, także absolutnie tutaj przy tych bramkach nie miał szans. Co jeszcze? No w zasadzie tyle tutaj. Aha, ja uważam, że w ogóle miał ruch bardzo dobrą sytuację, żeby otworzyć wynik spotkania, bo tam Nawrocki była taka sytuacja na początku spotkania, że po chyba powstałym fragmencie przedłużona piłka na długi słupek i nabiegał Nawrocki i gdzieś ta piłka mu się prześlizgnęła, nie zamknął tej akcji, a tak naprawdę gdyby tutaj ruch wyszedł na prowadzenie, no to tak naprawdę ten mecz mógłby wyglądać zupełnie inaczej, a też ta bramka dla ŁKS-u w takim dość momencie, który powiedzmy ustawił im to spotkanie. Także tutaj cóż, no ten słabszy mecz ruchowi przegrany musiał się prędzej czy później wydarzyć. Zresztą widać było też po trenerze Skrobaczu na konferencji, że on jakoś specjalnie załamany tym nie był. Ale to nie ma co panikować. Podziękował swoim zawodnikom też za walkę, bo trzeba przyznać, że ruch trzeba tutaj oddać, walczył no jak najbardziej o tego gola kontaktowego. Także ja bym tutaj nie robił wielkiej dramy w ruchu. Trzeba iść dalej, trzeba pracować. Takie mecze będą się po prostu zdarzały. No wiesz, znaczy, ja mam w ogóle... przegrać to żaden wstyd, tak? Nie, dokładnie, oczywiście. No. Takich meczów chcemy więcej, jeśli chodzi o otoczkę, kibiców. Myślę, że taką pierwszą ligę chcemy oglądać. Mhm. Wiecie co, ja mam w ogóle przeświadczenie, że gdyby tutaj wziąć, zrobić ankietę przed sezonem z kibicami ruchu i pokazać im tabelę, że po 7 kolejkach będą mieli 12 punktów i 5 miejsce, to każdy by to wziął w ciemno, więc, więc myślę, że tak, jak najbardziej. Inna kwestia, no, że też mieli przyjemny terminarz, no nie ukrywajmy, że tutaj... Teraz będzie ciężej jest... chyba, tak? No tak, no bo wiesz, masz 7 spotkań, 5 z nich to są drużyny z dolnej części tabeli. Tutaj tylko jest ŁKS i Puszcza z góry, nie? Więc teraz się będą trafiać naprawdę trudni rywale i zobaczymy, czy oni to wytrzymają, no bo faktycznie było taki... zobacz Skra remis i Górnik Łęczna remis, nie? No właśnie. Więc jakby był taki fajny moment do rozpędzenia się, no ale żeby teraz nie było tak, że ŁKS to wyhamował, nie? Bo będą się pojawiać naprawdę trudni rywale.
Tutaj jeszcze Niebieskie Siemce chyba nam wspominał, że nie wpuścili kibiców Ruchu, no bo tam była aferka wcześniej. Zakaz w ogóle przecież Ruch zakaz, miał, nie? Tak. Także Ruch w ogóle pojechał tak jak to zawsze Ruch. Ruch, nieważne, Ruch nie zważa na to, czy jest zakaz, czy nie, tylko po prostu, jak wiemy doskonale, zawsze jest tam, gdzie kibice są, tam, gdzie gra Ruch. Bardzo rzadko, nie przypominam sobie, żeby jak gdziekolwiek odpuszczali, także nie wpuścili ich, natomiast te wydarzenia... Ale myślę, że odbiją sobie u siebie na derbach Śląska już za tydzień. Oj, więc... tak, myślę, że tam wszyscy czekają na ten mecz. A my lecimy tymczasem do Bielska Białej pod Beskidzie. Przyjmowało u siebie Puszczę, nie Połomice, czyli taki rywal niewygodny. No i jak się okazuje, rywal, który potrafi wygrać w Bielsku. No to ja może zacznę tym razem. Puszcza oddała jeden celny strzał na bramkę, który zakończył się golem. No zły strasznie, bo na konferencji trener Smyła, ja mu się nie dziwię, bo już ten to Podbeskidzie też gra w kratkę, ale jak to sam trener powiedział, na własne życzenie. Ja strasznie nie lubię tego powiedzenia, bo uważam, że to jest mimo wszystko takie niedocenienie troszeczkę rywala. Aczkolwiek no wiemy, że Podbeskidzie, jeśli chodzi o kadrę, ma zdecydowanie większe możliwości niż Puszcza. I tutaj Podbeskidzie też było wymieniane przed sezonem jako jeden z kandydatów do awansu, a tak naprawdę, no tak jak sam trener powiedział, to jest taka gra w kratkę i tracenie punktów. No świetna obrona Wróblewskiego, on wszedł za Kevina Komara jeszcze w pierwszej połowie, także uratował, można powiedzieć, swój zespół. Zobaczymy, jaka będzie dalsza kwestia pozycji w bramce Puszczy. Prawie się znalazł w 11 kolejki. Już tam, no prawie, praktycznie. Tak. No. Tak, natomiast to spotkanie przede wszystkim stało pod znakiem dyscypliny taktycznej, jeśli chodzi o Puszczę, bo Podbeskidzie wiadomo, że atakowało dość mocno, starało się zdominować Puszczę, natomiast tak naprawdę to, co powiedział też trener Tułacz na konferencji, no on nie ma takich tam możliwości, jeśli chodzi o personalia, ci zawodnicy są, powiedzmy, dobierani konkretnie pod styl, nie są to jakieś wielkie nazwiska, ale są to zawodnicy, którzy mają swoją rolę i to po prostu widać na boisku. Puszcza jest zespołem bardzo takim nieprzyjemnym, zresztą słuchajcie, no nie bez powodu jest to zespół, który od tylu lat już jest w pierwszej lidze, prawda, i tutaj mimo, że gdzieś tam dół tabeli, powiedzmy środek, ale z tendencją do dołu, to oni zawsze się uratują. Tutaj ta robota trenera moim zdaniem jest po prostu widoczna, ci zawodnicy wiedzą, co mają robić i tutaj to przynosi wymierny efekt w postaci pozycji w tabeli. No karny też poważę, także sędzia... Mhm. Sędzia tutaj nie zauważył. Się przydał VAR w ogóle w tej kolejce parę razy, także tutaj... Zdecydowanie. Na plus. To, tak, VAR zdecydowanie tutaj, jak wiemy, zmienił oblicze piłki. To oprócz widać... meczu Wisły, moim zdaniem. Nie wiem, czy widzieliście tam karny, ale to później. Jakby no dobra, to podyskutujemy. No i cóż... Tyle w zasadzie. To ja może tutaj dodam coś od siebie, bo zauważyłem, że Podbeskidzie jest bardzo gościnne u siebie. Mianowicie w 4 meczach 3 porażki po 1-0. Jedna bramka w ogóle strzelona, bo oni wygrali 1-0 z Gieksą Katowice i to jest na razie ich jedyna strzelona bramka u siebie w 4 spotkaniach. Za to jak jadą na wyjazd, to jadą jak po swoje, bo tam mają same zwycięstwa, 3 zwycięstwa na obcych boiskach, ale właśnie troszkę mnie zdziwiła ta statystyka, że drużyna tak ofensywna nastawiona, bo przecież oni praktycznie w każdym tym swoim domowym meczu to prowadzili grę i oddawali strzały i sobie tak właśnie spojrzałem, ile oni mniej więcej oddali strzałów, w którym zdobyli tego jednego swojego gola. I uwaga, w domowych meczach pod Beskidzie 13 strzałów celnych, 24 strzały niecelne, to daje nam łącznie 37 strzałów i z tego jest jeden gol. Tak więc mniej więcej... Przygotował tak to... Paweł Krusz. Tak. Nie, ciekawa statystyka, jak najbardziej. Tak, wiesz co, bo właśnie tak sobie patrzę, kurczę, no jak to jeden gol w ogóle u siebie w 4 spotkaniach taki zespół jak pod Beskidzie. Wiesz, no nie liczę tam strzałów zablokowanych, no bo one nie miały jakby prawa dolecieć do bramki, no ale te 37 strzałów gdzieś wylądowało albo w rękach bramkarza, albo poza linią końcową, tak więc to tutaj jest ogromna, piekielna wręcz nieskuteczność, a w ogóle, o, to jeszcze mam jedną ciekawą statystykę. Będziemy wycinać na bank, muszę zapamiętać, która to jest minuta. Nie wiem, jak bardzo Transfermarkt zwraca uwagę na wykorzystane i niewykorzystane rzuty karne, ale według Transfermarktu Biliński więcej karnych w swojej karierze nie wykorzystał niż wykorzystał. O. Bo jest, znaczy,
W ogóle się zdziwiłem, bo strzelił beznadziejnie po prostu. Tak. No, też wymagalibyśmy od takiego doświadczonego zawodnika, który przecież był królem strzelców i naprawdę no, jest to zawodnik, który potrafi strzelać. No jednak wymagałbym od niego, wiesz, w środek w 90 minucie to może strzelić, nie wiem, jakiś junior albo gość, co zagrał 2 mecze w Ekstraklasie, tak? A to jest gość, który ma doświadczenie, to naprawdę no, też to troszeczkę podcina skrzydła całemu zespołowi, bo jeżeli lider twój, tak, najlepszy strzelec podchodzi w ostatniej minucie, to musi być gość, który albo urwie siatkę, albo naprawdę strzeli po prostu nie do obrony. No a jak on strzela w sam środek, no to umówmy się, no to pokazuje też, że nie masz pewności siebie, nie? No tak, a w ogóle też obronił strzał bramkarz, który po raz pierwszy na szczeblu centralnym bronił. No właśnie. Więc to jest w ogóle inna kwestia, więc jednego to podbuduje, drugiego to no zobaczymy co z Bilińskiem, a wracając to według Transfermarktu nie wykorzystał 6 karnych, a 5 wykorzystał w swojej karierze, więc zrobimy. Może go kiedyś zaprosimy i się go spytamy, czy ta statystyka jest tutaj prawdziwa. Zrobimy taki hashtag bielskie ciekawostki i tam będzie rubrykę prowadził Paweł Krusz. Wisła Kraków, Skra Częstochowa 3-0 wygrywa Wisła no, z tą Skrą, która ma Mesjasza, który zbawia im mecze, no tym razem się nie udało. Co Paweł, myślisz, że nie było karnego na Fernandesie? Tak. No serio? Naprawdę tak uważasz? Tak, uważam, no to... a jeszcze coś śmieszniejszego ci powiem, no. Bo chciałem zobaczyć to z jakiejś innej perspektywy, bo oglądałem to tam na Polsat Sporcie, na powiedzmy tych ich highlightsach i mówię, dobra, wejdę sobie na oficjalny kanał Wisły, tam zobaczę pewnie jakiś milion ujęć z tego i nawet oni tego nie wrzucili. Jakby było tylko coś takiego, że sędzia idzie do VAR-u i pokazuje, że jest 11, a nawet nie było powtórki tego, za co ten karny właściwie jest. Mi się wydaje, że po prostu im jest wstyd za to, że dostali taki karny. No, jakby, wiesz, zobacz sobie tą sytuację. Fernandez czuje kolano i on momentalnie jakby, wiesz, do tyłu skacze, podkurcza nogi. Według mnie to nie jest w ogóle karny. Mi się w ogóle nie podoba. No ja się z tobą nie zgodzę, także zwykle raczej się zgadzamy. Tutaj no ja oglądałem to i powiem szczerze, że jak pokazali, że akcja, jak akcja szła dalej, to ja byłem po prostu zażenowany, że tak powiem, że tutaj nie, sędzia nie podjął, że sędzia w ogóle tego nie zauważył w pierwsze tempo. Także tutaj mówię, ostatnio miałem utarczki z kibicami Wisły, bo na Twitterze. Bo mi zarzucano, że ja przez to, że tam działam w Hutniku jako osoba z mediami i tak dalej, że ja nie lubię Wisły i że przez to mówiłem, że należy się tam 2 czerwone kartki w meczu z Arką, tak? Po tym uderzeniu. No nieważne, w każdym razie uważam, że był tutaj zdecydowany karny, aż się dziwię, że tutaj sędzia Myć tego nie zauważył, ale najlepszy sędzia to nie jest, więc powiedzmy, że się nie dziwię. Ale ma bardzo dobre warunki fizyczne. Tak, i fajnie biega. Fajnie biega. Natomiast dla mnie, chcę, żeby to wybrzmiało, dla mnie ewidentny karny i karny tutaj, w czacie, jak się, myślicie? Może ci, co mi zarzucają, że Wisły nie lubię, to jednak pójdą. Przerzucą się na mnie. Porozum do głowy, bo absolutnie to nie był jest karny? Prawda. Był karny w czacie. Dla mnie był karny ewidentny. No i tyle, no i cóż, i co miałem powiedzieć? No to skończmy może ten temat karnego, tak? Bo to już mamy ten i... Ludzie mówią, że był. Słuchaj, każdy, no, ale tak samo jak po mnie cisnęli, ja uważam, że Paweł ma prawo do swojej interpretacji, ma takie zdanie. Wiesz co, ja widziałem tę sytuację tak jak z tych powtórek już takich lekko w slow motion. Ja nie widziałem jakby, nie oglądałem meczu, tylko widziałem tą powtórkę i kurczę, no nie lubię takich sytuacji, po prostu, wiesz, jakby jasne. Każdy ma też prawo, mi się wydaje, że... Oczywiście, że tak, ja jestem ostatnią osobą, która cię będzie za to gdzieś tam krytykować, że masz własne zdanie, naprawdę. Dobra, dalej o bramkach, pany. A tak, no to w każdym razie, no to jak już Fernandez podszedł do tego karnego... Ale to jest no to... w ogóle hit. To jest kolejny karny tak strzelony. Zwróćcie uwagę, jak on to robi. Prawie jak no look pass. Tak. Jak George ale bez naskoku takiego. Nie, ale w ogóle no gość w ostatnich 3 spotkaniach 4 bramki, więc zaczął nam się tutaj mocno rozkręcać Fernandez. Ja też podejrzewałem przed początkiem tego sezonu, że to może być właśnie ktoś, kto da tutaj taki pozytywny impuls. Na początku był to Żyro, teraz troszkę Żyro, no powiedzmy mniej tam daje liczb, ale wskoczył tutaj Hiszpan w jego miejsce, więc jak najbardziej trzeba też to podkreślić. No i też druga połowa świetnie się dla nich rozpoczęła, w pierwszej totalnie dominowali, w drugiej połowie po 40 sekundach gdzieś zamieszanie w polu karnym, daleki wyrzut z autu Jarocha, Młyński się w tym wszystkim najlepiej odnalazł, no i potem w doliczonym czasie gry znowu Jaroch z prawej strony tam wbija sobie do bramki Szymański, jeszcze tam
próba strzału, ale chyba już poza, znaczy już w bramce chyba Gruszkowski tam raczej nie zdobył bramki, tylko był to gol samobójczy. No ale co nie zmienia faktu, że Skra przed tym spotkaniem miała tutaj serię dwóch zwycięstw nad Podbeskidziem i Zagłębiem Sosnowiec, więc no można powiedzieć, że zatrzymana potężna Skra, no w końcu tacy rywale ostatnio u nich się znaleźli na talerzu. No a Wisła tutaj odrobiła lekcję z tej porażki w Tychach. No ale też było troszkę widać w tym spotkaniu, że obydwie ekipy mają troszkę inny jednak cel na ten sezon. No i Wisła obroniła tytuł, fotel litera, piąte czyste konto, więc myślę, że spotkanie naprawdę bardzo na plus. To tylko zaznaczę frekwencję jeszcze, ponad 14 tysięcy ludzi. Właśnie od tego chciałem zacząć. No też, bo my, Maciuś. Nie uzgadnialiśmy tego. Czego nie rozumiesz? No, tak. Nie, chciałem właśnie to podkreślić, że to jest kolejna rzecz, która gdzieś tam podważa te absurdalne zarzuty, że nie lubi Wisły, bo chciałem po prostu pochwalić, że odkąd Wisła spadła, to naprawdę widać takie ruszenie się na trybunach pozytywne. Widać, że tutaj kibice się skonsolidowali, że jest doping naprawdę bardzo dobry i widać, że tutaj chcą pomóc temu zespołowi w tym trudnym momencie. Nie zawsze tak to bywa, nie zawsze kibice aż tak mocno się gdzieś tam mobilizują po takim kataklizmie, jakim był spadek, także naprawdę słowa uznania, bo fajny doping, oprawy często są i w ogóle ten anturaż przy Reymonta, wydaje mi się, że dla takiej drużyny jak Skra, która gdzieś tam no, gra po Bełchatowach, po czymś tam, no słuchajcie, zawodnicy przy takiej publice to raczej, jeżeli grali, to gdzieś bardzo rzadko albo w ogóle, więc to też moim zdaniem może pomagać Wiśle w takich spotkaniach, gdzie grają z mniej doświadczonymi zawodnikami. Ale ciekawy jestem też tej opinii, którą wygłosił nasz gość, kibic Wisły w poprzednich live'ach odnośnie Jerzego Brzęczka, że kibice dalej mu jakoś tam, nie wiem, cisną, gdzieś tam patrzą na niego, a jednak wuja to jest no wiesz, to są punkty, no. Tak, no natomiast... Przynajmniej w tej pierwszej lidze, tak. Wiem, tylko że też, wiesz, kibice chcą ładnej gry, chcą dominacji w każdym spotkaniu. No nie ma się też co czarować, że Wisła w tych poprzednich meczach nie punktowała. Oczywiście, tylko ja mówię, wiesz, no jednak wiadomo, że też czytałem troszeczkę komentarzy, to część jest zadowolona z punktów, natomiast część mówi, no, że to powinna być codzienność, tak? Że to jednak Wisła jest na tyle mocną drużyną, że powinno to było coś normalnego, że tu się nie ma czym podniecać, także, że tak powiem, zdania są podzielone. Natomiast cóż, no Jerzy Brzęczek... No jest jaki jest, tak? Ja tutaj nie chcę gdzieś... Ocenimy go po owocach, po wynikach. Na razie się broni. Natomiast ja chciałem też o dwóch personach powiedzieć, czyli Fernandez, no jednak widać, że to jest baler, no to jest piłkarz. No widać po każdym kontakcie z piłką, że on praktycznie większość życia spędził w Hiszpanii. On pieści tą piłkę, każde podanie, każde zagranie to jest zabawa. No tutaj naprawdę to jest naprawdę duży zawodnik, uważam, jak na pierwszą ligę i spokojnie odnalazłby się w Ekstraklasie, także to może być taki zawodnik, gdzie na plecach tą Wisłę do Ekstraklasy, z pierwszej ligi wyciągnie. Natomiast ja chciałem też pochwalić Biegańskiego. Miałem wątpliwości co do niego po tym graniu jego ekstraklasowym. Miałem wątpliwości, czy tutaj obroni tą pozycję, podczas kiedy przyszli Frontczak i Broda. Natomiast naprawdę spisuje się dobrze i taki wynik 3-0 wydawałoby się dobra, no Skra nic tam nie zrobiła. Właśnie nie. Właśnie Biegański 2-3 razy naprawdę sprężył się, obronił dość trudne strzały, gdzieś tam lecące po koźle, także naprawdę uważam, że to jest taki też na pewno plusik na początku tego sezonu, bo zachowuje w miarę stabilną formę, nie zawala bramek, a pomaga swojemu zespołowi, to na pewno od tyłu trzeba budować zespół, także tutaj naprawdę słowa uznania. Z chęcią byśmy porozmawiali z Mikołajem, więc jeżeli może tam macie jakieś wtyki wyśle, to zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu, bo to na pewno byłaby wartościowa rozmowa. Ja tylko przypominam, że jeżeli wam się podoba to, co mówimy, to możecie tutaj kliknąć na czacie takiego dolarka, tam zawsze na 5 zł nagiętą, czy 10, czy 100, albo wesprzeć kanał, też obok subskrybuj, masz tam opcję wesprzyj i też jakaś tam kasa do nas poleci za to, co robimy. Paweł? Ja chciałem powiedzieć, że też Biegański z pewnością służy mu tutaj, że ma Łasickiego, tak, przed sobą. To jest jednak obrońca taki, którego brakowało w Wiśle zdecydowanie. Jam Łasicki. Przypomniała mi się taka fajka. Ale... Jam Łasicki. Ale wiesz, jakbym miał, nie wiem, zrobić taką, no wiadomo, że to jest może troszkę takie gdybanie, ale gdybym miał robić taką właśnie, nie wiem, najlepszą kolejkę, znaczy najlepszą jedenastkę pierwszej ligi po 7 kolejkach, to na pewno Łasicki by się tam znalazł, więc tutaj to na pewno myślę, że też Biegański tutaj dużo skorzystał na takiej współpracy.
No i wszystko, i finito, i Brugbet Termalika Nieciecza, czyli niedaleko od Krakowa. Maciek kiedyś może tam pojedzie, żeby zrobić potężnego vloga w polu Myślę, że kukurydzy, chyba że już nie ma tam. jest taka szansa, wybiorę jakiś mecz. No teraz na tapecie mam ten Łagów, aczkolwiek myślę, że gdzieś we wrześniu też się wybiorę, także Czyli żeby trzecia być. liga na razie będzie u nas. No nie, no też ekstraklasa trochę, bo Łagów gra z Krakowią w A, ten okej. Puchar Okay. No ale jedziesz na Polski. Łagów, no to No będzie tak, trzecia ale liga. wiesz, no, Okej. że tak powiem, łączymy Okay. Łączy nas różne piłka. style. Tak, dokładnie, łączymy Łączymy różne style. tyle, co tam było? Dokładnie. Mieszamy trunki jak na. Nie, Tak, jak mieszamy na imprezie trunki, trunki. robimy Robimy miksa. win. Tak. Okej, dobra. Kto Bartek zaczyna? Krużdol się tylko uśmiecha, to są Tak. jego klimaty. Termalika, Stal Stal? Rzeszów. No i ja tylko powiem, Dominik Marczuk, piękna bramka. No, chłopak się zabawił, ale też Stal znowu w defensywie źle. Nie, no Stal sobie sama strzela bramki, no i to tak naprawdę tu właśnie to, co rozmawialiśmy z Pawłem przed programem sobie na luzie, o ambiwalencji, tak? No to ja powiem szczerze, mam bardzo ambiwalentny stosunek do Stali Rzeszów, no już od jakiegoś czasu, tak? Bo zrobił fajny performance, trener Myśliwiec na konferencji, gdzieś tam Ciekawe, czy pokazywał, nam by wykreślał. jakąś książkę dał, jakbyśmy coś tam. No nie wiem, no nie chciał z nami porozmawiać swego czasu, więc nie wiem, póki co chyba się nie zanosi, żeby nam coś tutaj powiedział. W każdym razie zrobił fajny performance, fajnie tam powyjaśniał dziennikarzy, natomiast no koniec końców tak naprawdę liczą się punkty, no liczy się efekt, liczy się pozycja w tabeli. No dla mnie na ten moment jednak pozycja numer 12 Stali Rzeszów i 8 punktów po 7 meczach to jest mimo wszystko wynik dla mnie w pewien sposób słaby versus oczekiwania. Dla mnie ja oczekiwałem czegoś więcej, jednak tutaj widziałbym, jeżeli Puszcza Niepołomice ma punktów 13, a Stal ma 8, no to powiedzmy, że przed sezonem myślałem, że to będzie zupełnie na odwrót. No nie da się wygrywać spotkań z takimi zespołami jak Brugget, popełniając takie babole. No tak naprawdę dwa razy Stal sobie sama strzeliła bramkę. Najpierw Pęksa podał do gościa z zespołu przeciwnego, potem Góra fatalnie wyprowadził piłkę. Także tutaj no, to, co mówiłem w poprzednim live'ie, chyba 2 tygodnie temu byłem też o pierwszej lidze, także mówiłem o tym, że przede wszystkim bramkarze, środkowi obrońcy to jest duży problem Stali i tak naprawdę jeżeli tutaj nie zostaną sprowadzeni zawodnicy i nie poukłada tego trener Myśliwiec, no to raczej tutaj będzie problem z tym, żeby punktować. Ja taki właśnie mini newsik słyszałem, że już środkowy obrońca jest bardzo, bardzo blisko podpisania kontraktu ze Stalą. Nie będę mówił kto, ale myślę, że jest bardzo blisko wzmocnienia na tej pozycji i się Były nie dziwię tak. ekstraklasowicz? Tak, Okej. natomiast nie. Zastanawiam się, czy ten. To jest moja wątpliwość. Czasami dyskutujemy, czy powinno się dobierać zawodników pod taktykę, czy taktykę pod zawodników. Ja ciągle mam wrażenie, że jednak trener Myśliwiec tak ładnie mówi i fajnie o tym opowiada, natomiast mam wrażenie, że tak strasznie forsuje ten swój pomysł na grę, że mam wrażenie, że ci zawodnicy może czasami chcieliby zrobić coś innego, ale to już ukierunkowanie na ten konkretny styl, mam wrażenie, że w pewien sposób brakuje tutaj takiego freestylu, takiego powiedzmy czasami nawet zagrania prostszym środkiem, nie kombinowania, bo mówię, to wszystko fajnie się mówi, wszystko fajnie się rozrysowuje na tablicy, no ale potem tak naprawdę mówię, no oddajesz przeciwnikowi dwie bramki, no i Stal, żeby było jasne, Stal fajnie gra, bo to naprawdę się przyjemnie gdzieś tam ogląda, tą wymienność pozycji, to granie piłką i tak dalej, natomiast no, tak jak mówię, koniec końców po prostu uważam, że liczy się wynik, a tutaj ten wynik w mojej opinii w tym momencie w Stali jest niezadowalający. No i tyle. Przepraszam, wejdę w Wystarczy. słowo, bo w 2 sekundy wydarzyły się dwie ważne rzeczy. Marcin Sokół znowu nas wspiera dyszką na czacie Dziękujemy oraz bardzo. w sekundę dosłownie później do grona patronów dołączył kolejny nasz patron Tomasz Kędziora. 21 zł, czyli ta najwyższa opcja na naszego wsparcia, więc uwaga. Momencik, bo tu mam reklamy. Ale super, cieszę się bardzo, że... Fanfary, brawo dla Was. Dziękujemy Dziękujemy bardzo serdecznie. Dzięki. serdecznie. Zajebiście, mega dzięki. Bardzo fajny gest. Dzięki za wsparcie. Strasznie nas to gdzieś tam też dopinguje, także naprawdę dzięki wielkie.
A chciałem wrócić, jeżeli możemy już, do Zapraszam. Stali. To no, no właśnie, wydaje mi się, że Stal będzie w tym sezonie takim rywalem, który na pewno będzie niewygodny, ale nie będzie tak solidnie punktował, bo oni są niewygodni, tak, są ofensywni, czasem mogą po prostu no, strzelić powiedzmy te 2-3 bramki i zagrozić, no ale kurczę, jeżeli będą takie błędy jak w defensywie, jak w tym spotkaniu, na początku pęksa, tak jak mówiłeś, na początku rzuca do chłopa, potem go fauluje, potem góra, no to drużyny takie jak Brookbet po prostu się będą przejeżdżać tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli tak to będzie wyglądać w defensywie. Mówiliście też o Dominiku Marczuku, jest temat Piasta Gliwice. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Kączkowski odszedł do Śląska z Piasta i teraz się zrobiła luka po prawej stronie. No, no i tak to miało wyglądać jakieś... już jakiś czas temu, nie? Ale no tak, na razie mają jakieś zakusy. No, zobaczymy, jak to będzie finalnie. On też pamiętacie, jak był u nas przecież Dominik Marczuk, gdy się go pytaliśmy, jak jego przyszłość, to on też nie był zdecydowany. Tak, to było takie na okrętkę, nie? No właśnie, tak żeby powiedzieć coś, ale takich żadnych wszystko konkretów. Wszystko jeszcze, okno trwa, może się dużo wydarzyć. Tak jest, więc zobaczymy. No ja myślę, że sobie poradzi też Piast, nie jest już tak mocnym zespołem jak 3 lata temu, więc myślę, że fajne miejsce, żeby zadokować. No tutaj też pewnie Maciek się ze mną zgodzi, ten temat bramkarza Stali, mianowicie Pęksa, który no troszkę, że tak powiem, smrodu narobił w tej 17 minucie. Ja sobie tak dzisiaj kącik statystyczny, ja sobie sprawdziłem, bo właśnie mało wiedziałem o tym bramkarzu i sobie sprawdziłem, jak on grał w poprzednim sezonie i to jest 8 meczów Awi Świdnik w trzeciej lidze i tylko 2 w wyjściowym składzie, więc on wchodził na 45 minut, na pół godziny do trzeciej ligi i potem nagle siup, przeskok, pierwsza liga, 90 minut, zawsze, nie, tam jeden był mecz, gdy on nie grał w pierwszym składzie, nie? I masz 20 lat, a przecież na przykład czy Bielecki, który ma 21, jest przykładem tego, że możesz być ogranym bramkarzem na powiedzmy tam szczeblu centralnym, czy też dużo meczów w trzeciej lidze, czy tak samo Neugebauer, który teraz co prawda przegrywa od 2 meczów rywalizację z Kuchtą, ale też wcześniej była tam jakaś pierwsza, druga liga, trzecia, więc da się w tym wieku, że tak powiem, mieć gdzieś już ogranie, doświadczenie, no a tutaj chłopak, no troszkę wydaje mi się też robią krzywdą mu robią. Tak, wiesz, też mam takie wrażenie. Bo wiesz, taki przeskok, gdzie grasz 8 meczów w Awi Świdnik i 2 razy po 90 minut i teraz występuj i graj przeciwko, no właśnie, Mesano Wiczowi, Poznarowi i tym podobne, gdzie to są ludzie, którzy w Ekstraklasie grali w zeszłym sezonie. No ale po co grasz w piłkę? No tak, ale co wiesz... Co to jest, jakiś Caritas? Nie, no musisz być, wiesz... No tak, no ale no, musisz być gotowy, co nie zmienia faktu, że być może też jakiś tutaj element takiej dosyć dużej presji, nie? No bo... No trudno, nie, to się zgadzam, no, ale, nie, no, ale taki nie, zawód. No, dobra. Nie, no dobra, okej, okay, ale ja się zgadzam z Pawłem, no kurczę, gościu, wiesz, nigdzie nie bronił tak naprawdę, no nigdzie nie bronił, nie złapał nawet doświadczenia i wiadomo, że no, można chłopaka gdzieś tam dojrzeć, zobaczyć w nim talent, ale to wiesz, to nie jest juniorskie granie, że fajnie, no przegramy i się nic nie stanie, tylko to są duże pieniądze, to są premie meczowe dla zawodników i tak dalej. No, czy no pod tym kątem się zgodzę, ale chodzi wiesz, mi o to, że może taki bramkarz nie dostali, ale generalnie no to jest szansa dla chłopa i on gra w piłkę po to, żeby wchodzić i właśnie bronić i wiesz, no to... No tylko, że na razie to zapierdala bramki, przepraszam, no wiesz, no okej, okay, no mówimy sobie, ja mówię, ja nic do niego nie mam i tak dalej, patrzymy na suche fakty, może się rozwinie, natomiast ja stawiam taką tezę, że Stal z poważnym bramkarzem, doświadczonym, tak, to by miała co najmniej 5-6 punktów więcej, tak uważam. Taką tezę stawiam. Wiadomo, że to jest nie do zweryfikowania. Natomiast tak jak mówię, no podziękowano Stepniowskiemu na przykład, a moim zdaniem on by się teraz przydał, tak? No, bo miał doświadczenie, też bronił, no powiedzmy mało w Ekstraklasie, ale w pierwszej lidze już trochę pobronił i teraz z tej całej trójki, powiedzmy jakby go dołączyć do Pęksy i do Kaczorowskiego, to ja nie uważam wcale, że byłby słabszy, a ja uważam, że nawet by pomógł bardziej, no ale to mówię, no, zobaczymy, no dajmy szansę, młody chłopak też, natomiast mówię, no koniec końców możemy sobie dywagować, liczy się wynik, tak? Ja od dzisiaj, jak ktoś będzie nas wspierał, to sobie te fanfary ustawię tak pod ręką, żeby były od razu efekt dźwiękowy. To może jeszcze słówko o Termalice, tylko bym powiedział, bo powiedzieliśmy dużo w sumie o Stali. Termalika w ostatnich 4 meczach 10 punktów, 3 zwycięstwa, 1 remis i pewnie wygrywają z tymi drużynami z dolnej części tabeli. Troszkę jak
troszkę jak Ruch. No i jeżeli tutaj jeszcze dołożą spotkania z tymi lepszymi zespołami z górnej części i będą tam zdobywać punkty, no to tak naprawdę wskoczą do pierwszej dwójki, moim zdaniem. Tutaj brakuje takiego troszkę lidera w ofensywie, jest Radwański, Mesanowicz, Poznar po dwie bramki, a z drugiej strony fajnie się to strzelanie rozkłada po wielu zawodnikach. Tak więc następny mecz mają na Cichej. Jestem ciekawy, czy przedłużą tutaj swoją serię bez porażki, a 30 sierpnia goszczą u siebie Legię, więc na pewno też tutaj będzie coś do udowodnienia. No i Ramil wrócił do składu, tak? Nawet gola strzelił, ale chyba był spalony, więc to też taka wartość dodana do Stali. No, myślę, że tak, no z tym, że też ja... Lećmy dalej, panowie, już. Trochę się powtarzam, no ale to mówię, to jest też zawodnik o podobnym profilu jak ma Stala, nie ma na przykład wciąż tego napastnika, tak, który by być może, wiesz, zwiększył te tutaj możliwości Stali, no bo jednak to jest troszeczkę przewidywalny sposób, w jaki oni będą grali. Co do Termaliki, to zobaczymy też, czy Radwański w drużynie zostanie, bo dzisiaj Sebastian Staszewski na Twitterze podał informację, że Wieczysta zainteresowana mocno Radwańskim, także jak pan prezes, jak pan Kwiecień wyjmie z tylniej kieszeni, to parę złotych, parę milionów złotych z kieszeni wyciągnie, a jego na to stać. Z Michałem Makiem tam będzie grał. No tak, no natomiast wiesz co, no, fajnie. Ja tylko się odniosę do Dominika Pasternaka, bo tutaj napisał panowie, Jarosław Fojut w wywiadzie dla Podkarpacie Live powiedział, że celem Stali Rzeszów jest awans, więc dotychczasowe wyniki są rozczarowaniem. No, pozdrawiamy Dominika, a w międzyczasie jeszcze raz zapraszamy na naszego najnowszego vloga, nasze najnowsze dziecko, czyli Chojniczanka Górnik. Do zobaczenia na YouTubie, jeżeli widzieliście, to napiszcie na czacie, czy już widzieliście. Olek uśmiechnięty, Dominik jak Jean Reno w najlepszych filmach, Maciek jakby wrócił prosto z Majorki, a ja za każdym razem na zdjęciu wyglądam inaczej i tego nie zrozumiem. No, ale coś w tym trochę jest. Tak, trochę jest. No, także nie wiem, nie, to jest taka niefotogeniczna twarz. Ale koszula z królikiem Baksem bardzo fajna. A dziękować. Jedziemy. Arka Gdynia, Odra, Opole, bo tu się wydarzyło coś, co zaskoczyło pewnie wszystkich. Pozdrawiamy Michała Kleca, który był u nas gościem, no i wpakował tą piłkę w ostatniej sekundzie w zasadzie do bramki. Co więcej, zrobił to w takim swoim stylu, bo on uwielbia takie strzały. To już ile razy to widzieliśmy w drugiej lidze. To jest taki strzał troszeczkę za zasłony, on jest taki... On lubi strzelać na takiej wysokości, powiedzmy, do 20 centymetrów, tak dość precyzyjnie zakręcać tą piłkę i on w ogóle ma taki dość specyficzny, taki swoisty styl w ogóle rzucania tych piłek, wykonywania stałych fragmentów i strzałów. No i zrobił to tak naprawdę w takim klecowym stylu. Jak zobaczyłem tego gola, to sobie pomyślałem, no Klec zrobił Kleca tak naprawdę, także tutaj nie byłem zdziwiony. No Arka zawodzi mimo wszystko, no umówmy się, że z taką kadrą w tym momencie to jest ósma pozycja w tabeli, są problemy. Patrycja debiutuje na ligowcu. Ojejku, jaki to jest słodzisz, miałem okazję ostatnio ją poznać i kapitalna koteczka. No, na razie mi Natomiast słuchajcie, no Arka grała 3 spotkania u siebie i dwa remisy, jedna porażka, no więc to... Wiesz, bez zwycięstwa w 3 meczach u siebie, to jednak umówmy się, no Arka jest potentatem tej ligi, no trzeba sobie to jasno powiedzieć. Tutaj ja ten start uważam za średnio udany. Mimo 70% posiadania piłki, to tak naprawdę mądrze zagrała Odra Opole to spotkanie, bo mówił też o tym trener Plewnia, że specjalnie troszeczkę się cofnęli, wiedzieli, że tutaj nie mogą prowadzić gry z Arką, bo nie mają na to warunków personalnych, natomiast bardzo mądrze zagrali taktycznie, wyczekali odpowiedni moment i tak naprawdę kiedy trzeba to dali radę. Co jeszcze sobie tutaj co ciekawe, ja patrzyłem, oglądam też uważnie Łukasza Kędziorę, no bo znam go tutaj z Hutnika, przyszedł przecież do Odry Opole, więc tak naprawdę zawalił bramkę, bo była fatalna strata w zasadzie na 15 metrze, która spowodowała bezpośrednią utratę gola, ale w jednej sytuacji też uratował, wybijając piłkę z linii, więc można powiedzieć, że taki mecz na zero w przypadku Łukasza Kędziory. Co jeszcze? Mecz bramkarzy, bardzo fajnie bronili i Krzepisz, i Kalinowski, także tutaj też bym ich pochwalił.
No i cóż, zostawię coś Pawłowi. No tak, no Krzepisz przede wszystkim, no karnego wyłapał, tak, tak. Podszedł znaczy, tutaj. No gdyby nie te dwie bramki stracone, to chyba 11 kolejki, bo to co chłop łapał znowu, no to mistrzostwo świata. Tak, bardzo dobrze bronił. Tak, więc no Urbańczyk podszedł do piłki, a przecież to jest doświadczony zawodnik jeszcze z Ekstraklasy, więc wydawało się, że tutaj raczej będzie pewna bramka. Krzepisz to wyłapał, też karny słabo strzelony, więc tutaj na pewno plusik dla niego. Warto zaznaczyć, że Hubert Adamczyk zaczął strzelać, zobaczymy ile nastrzela w tym sezonie, to jest pierwsza jego bramka. On też tam potem miał taką wypowiedź pomeczową, gdzie bardzo mocno załamany był. No nie dziwię się, że był załamany, bo to też nie jest pierwszy raz, kiedy Arka traci punkty w ostatnich minutach. Mi się przypomina taki mecz z Sandecją, kiedy chwilę też przed końcowym gwizdkiem stracili 3 punkty, znaczy 2 punkty, no bo wtedy oni zremisowali. Tutaj stracili 1 punkt, tak naprawdę na własne życzenie. Też mówiłem o tym, że Makuszewski będzie na pewno wartością dodaną dla Odry, o ile będzie zdrowy. Oczywiście tam też jak słuchałem wywiadu z nim, to były jakieś problemy, dlatego nie mógł wystąpić 90 minut, bo oczywiście miał jakąś kontuzję, no ale wszedł. To takie oczywiste. Tak, no jakby wiesz, on zawsze miał niesamowity talent, a gdzieś uciekały mu te mecze, te minuty przez to, że, że gdzieś był kontuzjogenny. Wrzutka do Mateusza Kamińskiego, to jest też doświadczony zawodnik, idealnie tak naprawdę strzelił, no i tutaj ta bramka kleca. No też Arka miała no inicjatywę, nie oszukujmy się, oni mogli to dopiąć na 2-1, tam też słupek Janusza Gola. No nie potrafią się w ogóle wdrapać do czołówki. Nie? No wygrali 2 mecze z rzędu z rywalami ze strefy spadkowej. No i tak naprawdę, no wiecie, ciężko coś z tą Arką tutaj wymyślić. No a Odra na pewno tutaj bardzo dobrze dała radę wyżej notowanemu zespołowi, więc gdzieś ten początek, tam cztery chyba porażki z rzędu, co nie? I teraz dwa zwycięstwa i remis, tak więc no ta sytuacja w tabeli dalej daleka od ideału, no bo to jest piąta siła zeszłego sezonu, no ale gdzieś tutaj troszkę to idzie do góry, no chociaż ta defensywa też mogłaby być troszkę lepsza, bo 13 straconych bramek to jest najgorszy wynik do spółki z Chrobrym Głogów, tak więc tutaj też nad tym trzeba popracować. Okej, ja tylko przypomnę, że zbieramy łapki w górę, także dajcie proszę Was wsparcie nam tutaj, bo mamy ile? 43 w tym momencie, chyba że mi się nie odświeżyło, a widzów prawie 80, więc to no, mogłoby być lepiej, na tym nam zależy, więc jeżeli Wam się podoba, to dajcie łapkę w dół też, jak Wam się nie podoba, a co? Ale generalnie jak Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę. Marek Kulesza widział nasz vlog i mówi, że super. Widział też nasz vlog Wojciech Lasota, także bądźcie jak oni, oglądajcie Ligowca, bo być może właśnie na Wasz stadion się kiedyś tutaj wybierzemy i pokażemy, jak to wygląda od środka. Tutaj panowie świetnie podsumowali to spotkanie. Myślę, że nic dodać, nic ująć. Przypominam jeszcze o tym dolarku, który możecie kliknąć i wysłać nam, nie wiem, 5 zł na żel dla Maćka albo... Dobre to było, śmieszne. Co byś wziął na bezludną wyspę, tak? Kota i żel. Dobra, jedziemy dalej. Zagłębie Sosnowiec, Chrobry Głogów. Niekoniecznie do włosów. 1-2, nie brnijmy w to. Niespodzianka w Sosnowcu. Chrobry zagrał bardzo ciekawe spotkanie, chociaż Zagłębie też nie było najgorsze, moim zdaniem. No troszkę przesądzili o swoim losie już na samych gdzieś tam początkowych sferach spotkania. W 23 minucie sytuacja bardzo trudna się stała, kiedy tutaj 18-letni Filip Borowski no ciągnie za koszulkę Bochnaka w sytuacji sam na sam. Czerwona kartka, nie ma żadnych wątpliwości. Chociaż potem jeszcze los się do nich uśmiechnął w pierwszej połowie. Sobczak z karnego, to już jego 4. bramka w tym sezonie, 3. z rzutu karnego, ale też trzeba potrafić. Ja sobie spojrzałem, że on w zeszłym sezonie strzelił 17 razy i 7 razy z karnych, tak więc tutaj te rzuty karne to jest taki bardzo duży procentowy udział w tych jego, powiedzmy, wszystkich golach. Ale też trzeba umieć, tak jak powiedziałeś. Tak, tak. Mówiłem, że Biliński nie umie, a widzisz, Sobczak potrafi. Chociaż już raz w tym sezonie nie strzelił, bo z GKS-em Tychy nie trafił. A propos jeszcze karnego, jak byliśmy w Radunie, to Kuba Letniowski po meczu podchodzi do mnie. Nagrałeś ten karny, nagrałeś? Bo zepsuł i to tak srogo. Ja mówię, ja nie. Ale się okazało, że Maciek nagrał, więc i tak proste, będzie. Proste, że tak. Więc a takiego, Kuba, sorry. Powiem szczerze, nosa trochę właśnie, jak
jak jeździmy na te vlogi, że się znajduje w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, ale strasznie mnie to cieszy, jak coś uchwycę, więc to też jest właśnie taka zajawka, która kipi, można powiedzieć. Ale dobra, wróćmy do meczu. Paweł, mówiłeś. Tak, to tutaj w sumie jeszcze dokończę. No i w końcu udało się Chrobremu dogonić tego osłabionego rywala, który mimo wszystko prowadził aż do 66 minuty. W ogóle bardzo sprytna bramka. Możecie sobie potem zobaczyć gdzieś właśnie w highlightsach, że Machaj faulowany na własnej połowie w środku pola, gdzieś się przewraca, od razu wstaje i zagrywa długą piłkę do Bochnaka, tak, który idealnie... Nadspaniaka. Kurczę, jak ja lubię takie sytuacje. Sprawa, tak. I od razu, wiesz, bez jakiegoś tam jęczenia do sędziego czy coś w tym stylu, chłop wstaje, widzi, że Bochnak biegnie idealnie, piłeczka dziękuję 1-1, 3 minuty później Tupaj zagrywa z prawej strony, Bochnak też z pierwszej piłki, z jakiegoś super ostrego kąta też to zmieścił. Nie wiem, jak on to robi. Piąta bramka w tym sezonie. W zeszłym sezonie też miał 5 bramek, ale w 34 meczach miał 5 bramek. Teraz ma 5 bramek w 7 kolejkach. Tak więc no, jestem bardzo ciekawy, co ten Bochnak nam jeszcze pokaże. Ja też mam tutaj taką konkluzję, że ten Chrobry Marka Gołębiejskiego to jest zupełnie inny Chrobry niż Iwana Dziurdziewicza, bo wiadomo, że to była wtedy druga najlepsza defensywa w lidze, a tutaj też tak samo jak Odra, 13 straconych bramek. Więc zupełnie inaczej to wygląda, aczkolwiek chyba są dużo ciekawsze te mecze Odry. Chrobrego w tym sezonie. No i można powiedzieć, że troszkę ten słaby defensywny wynik tutaj nadgania ofensywa, 10 bramek strzelonych, no i Mateusz Bochnak, który ma 50% z tego, więc na pewno to wygląda atrakcyjnie, no aczkolwiek no właśnie ta obrona musi tutaj się poprawić. Akurat w meczu z Zagłębiem stracona ta jedna bramka z karnego to wystarczyło, ale w przyszłych spotkaniach tutaj trzeba zwrócić na to uwagę. Ciekawe, jaką ksywkę ma Tupaj w szatni. Tupac. Tupac rapuje. Na pewno Tupac. Chyba, że wiecie, to piszcie. Co o tym meczu? No Chrobry po 3 porażkach z rzędu musiał się odbić i tak naprawdę no, odbił się też głównie dzięki temu, że właśnie Młody Borowski, którego też no, kojarzymy jako komentatorzy, bo on przecież grał w Lechu 2 Poznań, głupio jednak zrobił. No kurczę, to właśnie to jest to doświadczenie, którego się uczysz z biegiem czasu, bo tutaj wiadomo, to mówił też trener Skowronek, troszeczkę tak usprawiedliwiając swojego zawodnika na konferencji, że to jest instynkt. No jest instynkt, ale właśnie chodzi o to, żeby ten instynkt musisz w pewnych momentach powstrzymać, bo tak naprawdę ja mam w ogóle wrażenie, że Gliwa by był szybszy przy tej piłce, gdyby tutaj Borowski nawet go zostawił, to byłoby to stykowe na pewno, nie byłoby tam dużo miejsca, żeby tą piłkę zmieścić, więc może Agliwa też no, sroce spod ogona nie wypadł, dobry bramkarz, także tutaj no, musi go zostawić, bo tak naprawdę nawet jak jest 1-0, to grając w przewadze tak naprawdę możesz w minutę tą bramkę odrobić i się nic nie dzieje, tak? No a tutaj już jednak ten mecz w pewien sposób sobie komplikujesz. Co jeszcze sobie tutaj wypisałem? No świetny mecz Dybowskiego, naprawdę wybronił to spotkanie, można powiedzieć, dla swojego zespołu, bo... Będzie nagroda. Sosnowiec mimo tego, że grał w niedowadze, to naprawdę atakował bardzo zaciekle i tutaj też szacunek dla tego zespołu, że mimo niedowagi liczebnej stworzyli sobie tyle sytuacji, tutaj bronił naprawdę nogami, gdzieś piętami, kurczę, naprawdę tak bardzo ofiarnie, także super, super dla niego. No cóż, no też super zagrany ten rzut wolny, tutaj też tak powiem, powielę to, co powiedział Paweł, ale też zrobiło to na mnie duże wrażenie, szczególnie właśnie jak masz przewagę, nie? No to tam ta linia siłą rzeczy obrony jest troszeczkę inaczej ustawiona niż klasycznie, ale jeżeli nie nawet linia obrony, to linia pomocy, tak? Zawsze tej asekuracji jest mniej, jak masz zawodnika mniej na boisku, więc tutaj też wykorzystali to zawodnicy Chrobrego. No i cóż, no taki mecz, który tak naprawdę, gdyby nie ta kartka, to myślę, że mógłby się zupełnie inną stronę potoczyć. Ja powiem szczerze, że też jestem zaskoczony im plus mocno z Zagłębiem, bo mówiłem o tym, że w tych naszych predykcjach przedsezonowych, że oni będą walczyć o utrzymanie na ten moment, jeśli chodzi o pozycję w tabeli, ale przede wszystkim styl ich grania, to myślę, że tutaj są pozytywne symptomy i raczej bym tutaj sobie mały plusik przy Sosnowcu postawił, mimo tej porażki. Aczkolwiek tutaj też, no jeżeli chodzi o pozycję w tabeli,
PL i to z tego co wiem, to tutaj są plany takie, że oni chcieliby w górnej skończyć, no ale to wiadomo, że każdy by chciał skończyć, ale też po takim dobrym starcie, bo oni w pewnym momencie przecież byli liderem, na Bukową jechali jako lider, tam wtedy go stracili. Teraz przyszło bardzo gwałtowne wyhamowanie, bo to jest druga porażka z rzędu, wcześniej ze Skrą, druga bezpośrednia czerwona kartka w kolejnym meczu ligowym, więc no można powiedzieć, że takie punkty stracone z rywalami nie najwybitniejszymi, tak bym to określił, no ale jest 10 punktów, 10 miejsce, więc to jest tam gdzieś powiedzmy dobre miejsce do tego, żeby zaatakować. No tylko ja się zastanawiam, czy tych punktów właśnie straconych, czy teraz, czy ze Skrom przez czerwone kartki, przez to, że mecz się zupełnie inaczej układa, czy one nie będą boleć wtedy, kiedy będą po prostu grali tutaj z czołówką. Panowie, zostały nam dwa mecze do omówienia, jest godzina 7, no powiedzmy godzinkę już prowadzimy live'a, zamknijmy się w godzinę o 21:20, skończmy ze wszystkimi atrakcjami, które jeszcze przed nami, więc no robimy sobie taki challenge, może nawet się uda wcześniej. Można kupić nasze koszulki, bo tutaj gdzieś pojawił się taki temat na czacie, Grzesiek wypomniał nam, że nie mamy na sobie, ja mam tutaj zawsze w gablotce. Mam w szafie. Ja wyprałem dzisiaj po wyjeździe, więc nie chciałem siedzieć w takiej przepoconej, więc proszę mi zobaczyć. Ja ostatnio byłem na live'ie w koszulce ligowca i nie chciałem, żeby było, że chodzę w jednej koszulce. Że jesteś brudas. Tak. A ja tu mam Wojtka Kowalczyka, a tu mam ligowca, także nie wiem, to takie połączenie. Można kupić naszą koszulkę, może zaraz nawet wkleję gdzieś tutaj link albo gdzieś. Zapraszamy na Discorda naszego jeszcze. Zapraszamy, bo są cały czas psiaki do adopcji. Bądźcie dobrymi ludźmi i przygarnijcie psy, które tutaj wcześniej reklamowaliśmy na live'ach transferowych. No i tak, no nie tłumaczymy się. Jest pytanie, jest odpowiedź też. Ja powiem szczerze, że ta koszulka no to jest taka meczówka, więc jest tak gorąco, przynajmniej w Warszawie, że duchota taka, ja tu cały zapocony siedziałem ostatnio, więc jak mam bawełnianą, to dzisiaj przynajmniej tak jest lepiej. No. Fajnie taka interakcja z czatem. Spoko, no to jak już tak się tu pytacie, to se kupcie tę koszulkę jeszcze, nie? Ja polecam. Liczymy na was, klejajcie swoje zdjęcia. Ja polecam, żeby sobie kupić oversize, bo ja mam L-kę i czuję się w niej naprawdę wybitnie, jest luz pod pachami, nie pocę się, jest naprawdę bardzo dobrze, więc kupcie sobie o rozmiar większą i będzie idealnie leżeć. Dobra, chyba że ktoś woli obcisłą. A ty Maciek jak tej swojej? Dobrze, nie? XL-ka? Nie, super. Znaczy XL-ka, ja tam tak? Ubierałem ją głównie na bluzę, bo niestety nie trafiliśmy z pogodą bardzo mocno. A zobaczycie to. No. Natomiast nie, bardzo, bardzo fajne. Zresztą super wykonanie, materiał naprawdę. Tutaj tak, nie robimy jakiejś piczowiny, tylko to naprawdę jest fajny, fajny towar. I myślę, że kurczę, nawet jak mieszkacie w jakimś w miarę normalnym klimacie, w normalnym mieście, to można się nawet na miasto gdzieś tam przyjść, że tak powiem. Ja z Krakowa, no więc raczej odpada tutaj chodzenie w jakiejkolwiek koszulce, tak, żeby po prostu sobie, nie no bo po co, no nie? Tak. Ale też powiem wam, no byłem w tych Siedlcach sam, wtedy miałem koszulkę w zanadrzu, ale był teraz, że taki upał, a dwa mówię, założę tą koszulkę, tutaj chłopy się zbiorą, zaraz do mnie podbiją, co ja z Bartkiem Cabajem będę rzucał, żeby ich odganiać. Także tak na wyjazdy to tak nie bardzo w tych koszulkach, bo to nie wiadomo, jakie dzbany tam są na trybunach, ale generalnie dla siebie gdzieś do zdjęcia jak najbardziej. Nawet tutaj będzie fotka z trenerem Letniowskim, który tam trzyma naszą koszulkę, także fajnie. Czekajcie, bo ja tu... wkleiłem linka do koszulek. Jak będziecie chcieli, to macie, tam jest wszystko. Rozmiarówka, nawet nasza patronka chce sobie kupić, Patrycja, pozdrawiamy, i sobie patrzyła na jest damska nawet wersja, także możecie sobie kobicie kupić. Także no, będziecie mieli ligową kobitę. 10 minut nam zostało, panowie. Resowa GKS Katowice. No to może opowiem, bo w sumie no, mecz nudny jak flaki z olejem, nie ma tutaj co ukrywać. No to masz półtorej minuty. Bo oglądałem to spotkanie, szczególnie końcówkę. No tutaj początek był taki, że Resowia jeszcze coś chciała zdobyć prowadzenie, potem kuriozalny błąd. W 9 minucie Arak odbiera piłkę, podaje do Szwedzika zza 16. Niech ogląda Michał Probierz, bo już za stary jest na U21 Michał Skóraś, tak więc myślę, że Patryk Szwedzik gdzieś jest na jego radarze. Ale też wiesz, on jest Szwedzik, to ja nie wiem, czy on może zostać powołany. Jeszcze tutaj był już ten suchar. Trener Probierz na pewno by chciał Szwedzika, no bo wiadomo, że Szwedzik bo w Polsce nie ma zdolnej młodzieży. Jestem autorem tego fantastycznego, śmiesznego żartu. Żenujący, ale...
Żenujący żart prowadzącego. No. Tak, więc wiem też, że był probierz na Bukowej nie tak dawno, więc Szwedzika obserwuję, on tutaj jakby ma dobre liczby. No i co jeszcze taka ważna właściwie obserwacja, bo troszkę mi się to nie podobało. Mianowicie dostaje Resovia w 55 minucie czerwoną kartkę i drużyna taka jak Gieksa, gdzie wydaje mi się, że no mają aspiracje, nie wiem, żeby się otrzeć o tą szóstkę przynajmniej. No to kurczę, taka drużyna po prostu bierze swoich najlepszych zawodników, idą do przodu, strzelają na 2-0. Dziękuję bardzo, mecz jest skończony i sobie to dogrywamy. A oni w 55 minucie to najchętniej by wzięli Urynowicza, postawili go w rogu boiska i tam w dziesiątkę zrobili mu taki mur, żeby jak najdłużej ją tam trzymać. I mi się to naprawdę bardzo, bardzo nie podobało, bo gdzieś nie tak to się powinno robić i ten mecz powinno się po prostu zamknąć, a nuż by wpadła jakaś przypadkowa bramka i znowu by stracili punkty z rywalem, który gra w 10, już to zrobili z Termaliką. Na pewno plusem jest to, że wraca Błąd i Figiel po drobnych kontuzjach, za to minusem jest chyba przygotowanie tutaj fizyczne, bo pod koniec tego spotkania no dosłownie tam skurcze łapały każdego zawodnika. Gieksy jeszcze zszedł, Urynowicz z urazem, Wasilewski schodził utykając, więc dosyć mocne żniwa zebrał ten mecz. No a Resovia, polecam tutaj wszystkim obejrzeć ostatnią konferencję. To jest najciekawszy fragment tego spotkania, to w ogóle jest ta konferencja. A tak, co ciekawe, tak... jest tam jeden z bardzo znanych Twitterowiczów, może nie będziemy tutaj ujawniać, ale kto wie, ten wie, tak? Ja nic nie wiem na ten temat, w każdym razie, trener Grzegorczyk tutaj, kurczę, no w opałach mocnych, bo nie widać za bardzo tutaj światełka w tunelu, nie? No ale co ją zrobić? Ale wiecie co, mi się w ogóle nie podoba to, że jakby według mnie to jest totalne deprecjonowanie zawodników, których masz na ławce. Jak się pyta gość, dlaczego gra... dlaczego gra Hogan i Kwiecień z kontuzjami, on szczerze mówi, to co ja tam mam ubrać dres i wejść? Nie, no to... szczerze to ja co to jest za zachowanie? Wszystkich zawodników rezerwowych Resovii, jak mój trener tak powiedział, to nie wiem, to bym po prostu... Już nie chciałbym się grać w ogóle tego trenera. No wyobraź sobie, że pracodawca, czy tam twój przełożony mówi, że kurde, no jak gość pójdzie na urlop, to ty się w sumie do śmietnika nadajesz i do sypu, nie? Niestety zabrzmiało, to trener nie może tak powiedzieć. Także tutaj no kamyczek mocny do ogródka, jeśli chodzi o takie no, kwestie miękkie, tak? Umiejętności takie interpersonalne i komunikacyjne dla trenera. No ja rozumiem, że tak, dobrze tutaj Marcin Soku napisał, no nie wytrzymał presji, bo to nie można... Możesz tak pomyśleć, to jest normalne, jako trener zły podporażca, ale nie możesz tego powiedzieć. To rozbijasz zupełnie nie, drużynę. To fatalne było. I fatalne naprawdę... to ty jesteś, następne pytanie. Ja uważam, ja powiem tak, GKS mi imponuje przede wszystkim grą w defensywie i tutaj na tym zakończę, bo tutaj myślę, że wygrali ten mecz tak naprawdę, tak jak te poprzednie udane mecze były oparte głównie na takiej konsekwencji z tyłu. Natomiast no Resovia, w mojej opinii, ma deficyty, jeśli chodzi o personalia, natomiast ten skład nie jest aż tak beznadziejny, nie jest aż tak zły, żeby nie móc powalczyć. No a tutaj jednak umówmy się, że pierwsze 5 minut było w miarę okej, natomiast potem to już zupełna taka indolencja w ofensywie. Widać, że tutaj ten zespół też nie ma specjalnego pomysłu i to jest takie lagowanie po prostu do przodu. No niestety taki styl, który w negatywnym stopniu przypomina, w negatywnym kontekście przypomina Olimpię Elbląg, tak, o której mówiliśmy w drugiej lidze, że to tak naprawdę jest zespół grający strasznie topornie i tutaj, kurczę, no chyba będzie ta zmiana. No, nie wyobrażam sobie, żeby trener po takich słowach gdzieś tam nie było szukane nowego szkolenia. A z drugiej strony fajna ta konferencja, bo o to chodzi, nie? Trochę trzeba gdzieś tam skontrastować, powymieniać argumenty i to było spoko, uważam. Natomiast mówię, no ja rozumiem, że no, mając Bartosza Kwietnia na przykład w zespole, który ostatnio prezentuje się fatalnie, no można tutaj by wymagać. Ja bym widział w Resovii jakąś dziesiątkę kreatywnego zawodnika, ale też kogoś do Górskiego, bo jednak widać, że chyba Górski póki co w tej pierwszej lidze nie za bardzo może się odnaleźć. Także tutaj do przodu bym kogoś dał. Natomiast no, trener Grzegorczyk sam też ściągnął, czy to Krasę, czy to Morysa, czy Kałachura, czyli zawodników powiedzmy wyróżniających się w drugiej lidze i tak naprawdę no, oni
nie dostali takiej poważniejszej szansy na zasadzie faktycznie dania im większej ilości takiego zaufania, żeby oni w tej pierwszej lidze okrzepli, tak? No ale zawodnicy też wychodzący z niższej ligi muszą w pewien sposób, no Kałachor wprawdzie grał wcześniej też w Sandecji, tak? Z tego co pamiętam, natomiast no tacy zawodnicy muszą dostać zaufanie. Dajcie łapki w górę, bo jest prawie 100 osób. Ja patrzę, im później, tym więcej osób. Może w ogóle o 21 będziemy robić te live. Ja nie wiem. No, dajcie łapki w górę. Właśnie powiedzcie w ogóle, jakie wam pory pasują. Jak wam pasują bardziej 21, gdzieś tam do kolacji, czy do jakiegoś wieczornego leżenia sobie, odpoczynku, to będziemy robić później też, nie? No bo to głównie o to też chodzi. No nie wiem, jak tam reszta załogi, ale... No raczej byłoby to ewentualnie do przedyskutowania z małżonką. No ale warto... Okej, nieważne ten, ale ważne, żeby był feedback, nie od ludzi, tak. bo to dla was tworzymy, nie? Więc to tak naprawdę o was chodzi, a tam nie Także możecie potem w komentarzach, jak nas oglądacie, właśnie, z odtworzenia... napisać, jak to się dokładnie u was, jak to widzicie, nie? Klaruje, ja tylko jak to tak wygląda. Ja tylko tak dodam, bo jak już mówiliśmy o Kałachurze, to się zastanawiam właśnie, jak on się na przykład czuje, będąc, on przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych i co, ściągasz człowieka, z którym współpracowałeś wcześniej z Elbląga tutaj do Rzeszowa i potem twierdzisz na konferencji prasowej, że zamiast puścić jego bądź innych rezerwowych, to sam wolisz założyć dres, tak więc no. Dla mnie, dlatego Słabo. Też powiedziałem na początku live'a, że to jest dla mnie pierwszy kandydat do zwolnienia, bo w takich słowach to ciężko będzie, żeby znowu szatnie po prostu przekonać do siebie. Mm-hmm. A jeszcze a propos, no na pewno już nie zdążymy do 20 po, także tutaj już w ogóle można sobie zapomnieć. Jeszcze a propos żenujących żartów prowadzącego, nie wiem dzisiaj, czy widzieliście Karola w dobrej formie z Strasburgera w Familiadzie. No, fatalnie. A widzieliście ten żart? Znaczy ja żart, to nie, bo to była sytuacja, przegrała jedna drużyna i mieli te takie cukiereczki tam przystawione, nie? To no. Pawłowi powiem. No i była jakaś pani Jagoda, która była taka chyba największa z nich wszystkich i Karol mówi, no to tutaj państwo wygrali cukierki, ale wszystkie pewnie weźmie Jagoda. Widać było, że strasznie przyjechała. Zażenowała się. Także to już grubo trochę a propos tej konferencji, nie? Czyli stawiamy go w jednym rzędzie z Grzegorczykiem. Sandecja, Nowy Sącz, 0. Też popełnił opłatę. GKS Tychy, 5. I to jest ostatni mecz, który omawiamy. Mamy 2 minuty. Tyska la zabawa. No nie zdążymy już na pewno. I zapraszam do rozmowy. No Sandecja w trudnym momencie, bo grają wszystko na wyjazdach tak naprawdę. No nie grają u siebie, nie mają swojego stadionu. Wiemy, jakie to jest ważne tak naprawdę w dzisiejszych czasach, żeby mieć to wsparcie. Ej, Hera, zostaw ten wiatrak. Aha. Zaraz mi wywali. Także no jest to ciężki czas. Zresztą mówił też o tym trener Dudek, że no brakuje tutaj tych pikoli nawet, tak to, czy tam pikników, bo tak powiedział, że ci, którzy są zawsze z zespołem, to jeżdżą i będą jeździć. Natomiast brakuje takiego, wiesz, no nawet tego szmeru, jak jest akcja, wiesz, ofensywna, to brakuje tego szmeru na trybunach. No wynik taki, no wysoki, no chyba trochę jednak za wysoki bym powiedział, bo pierwsza połowa była w miarę wyrównana, w ogóle co ciekawe, grając w zasadzie całą prawie, no powiedzmy nie całą, ale większą część, nie większą część, dużą liczbę minut stosunkowo. Sandecja grając w niedowadze liczebnej miała 55% posiadania piłki, więc to też o czymś świadczy, że to nie był taki mecz, jak to się mówi, na całej rozciągłości gołej dupy z batem, jak to się mówi. Aczkolwiek no, trener Dudek mówił, że to był najsłabszy mecz jego zespołu pod jego wodzą, co też w pewien sposób no, daje nam pewien obraz. Fajne zachowanie trenera Nowaka na konferencji, bo tutaj widać było, że po takim wpierdzielu wziął w obronę swojego vis-a-vis, wziął w obronę trenera Dudka, powiedział, że naprawdę analizował rywala i jest to rywal bardzo niewygodny, grający z pomysłem, grający z założeniami. Grający na remis? No wiesz, każdy gra o zwycięstwo, no tak to się układa, wiesz, nie możesz wygrać, to szanuj remis. Wiem, to taka tak szpilka ode mnie mała za te wyniki. Natomiast no, nie, wiadomo. Raczej mi się to podobało, bo jednak w takich czasach, gdzie każdy każdemu lubi dopiec, to jednak fajnie jest, że taka jednak... No trenerzy też się lubią generalnie. No. O, tak. Wiemy coś na ten temat. Wiemy. W każdym razie no, fajne zachowanie. No bez strzału strzelnego Sandecja, no to jak nie oddajesz strzału na bramkę jakiegokolwiek przez cały mecz, to nie ma czego szukać. Ale wszystko wchodziło GKS-owi w zasadzie. Tak. No ja mam wątpliwości tylko co do tego karnego, powiem szczerze, i tej drugiej żółtej kartki dla Boczka, bo ja w pierwsze tempo absolutnie miałem wrażenie, że tam wygarnął piłkę, aczkolwiek nie podejmę się tak naprawdę, powiem szczerze, nie powiem, czy to był karny, czy nie. A ja myślę, że to był karny. Okej, ale wiesz to, nie, ja nie mówię, że karnego nie było, tylko mówię, że...
taka sytuacja naprawdę stykowa. No, trzeba zaufać sędziemu, bo to, że zagrał piłkę oczywiście nie wyklucza, tak, że mógł być rzut karny. Także ja powiem, że takie miałem, kurczę, no musiałem to oglądać parę razy, ale tak jak mówię, no to był już powiedzmy też wynik tam chyba 0-2, tak, więc to też nie było tak, że ten karny wypaczył wynik, to był raczej taki gwóźdź do trumny Sandecji. No tak, fajnie zwrócić uwagę na strzelających bramki. Czerzycki pierwszą, trzeci gol w ostatnich czterech występach. Tutaj też strzelił przeciwko Podbeskidziu i Wiśle. Dominguez, przepiękna bramka. Tam obrońcy Sandecji z asystą, bo właściwie mu podali na 20 metry. On się obrócił, pięknie strzelił. Potem rzut karny Wołkowicz, który też dwie bramki i cztery asysty, więc tutaj jeżeli chodzi o taką lewą stronę, lewą flankę, na razie w pierwszej lidze to mi się wydaje, że Krzysztof Wołkowicz top, tak tutaj powiedzmy taką nomenklaturą. Kogo tam jeszcze mieliśmy? Szymura po główce Nedicia, no i sam Nedić z rzutu karnego potem na 5-0 ustalił wynik spotkania. Można powiedzieć, że z obroną Sandecji w tym meczu było trochę jak ze Świętym Mikołajem, że teoretycznie nie istnieli, ale rozdawali prezenty, no bo dwa rzuty karne, dwa razy rywale wchodzą do bramki, jedno podanie do Domingueza na 20 metr i w ogóle najwyższe zwycięstwo w tym sezonie. Nie mieliśmy jeszcze takiego. 5-0, Sandecja w strefie spadkowej, no i wydaje się, że jak najbardziej zasłużenie, bo jeszcze tego pierwszego zwycięstwa nie ma, a też zauważyłem ciekawą statystykę, że GKS Tychy wygrywa tylko i wyłącznie z drużynami z Małopolski, więc tacy pogromcy Małopolski, trzy zwycięstwa, Nieciecza, Kraków i Nowy Sącz. Tak więc tutaj... Opta Kruż tutaj. Nie, no dzisiaj musisz wyciąć te swoje ciekawostki i mi wysłać, także wstawimy. A w ogóle ci, Paweł, taka fryzurka na Modera troszeczkę, na jak a gdzie Wąsik? Modera. W ogóle trochę podobny jest moim zdaniem. Ja też jestem po zabiegu, że tak powiem, kolana rekonstrukcji ACL, więc wszystko się tutaj zgadza. Więc. No to widzisz, życzymy zdrowia zarówno tobie, jak i Moderowi. No, to już tak przedziałek, stare czasy. Przedziałek równi tutaj uczesał, to myślę, że można by cię gdzieś tam podciągnąć. Dobra, mordeczki, kończymy. Dobra, no. Także pokazujemy, co tu się wydarzyło w siódmej kolejce jeszcze raz. Od początku Chojniczanka Górnik Łęczna 2-1, ŁKS 2-0 z Ruchem Chorzy. Podbeskidzie 0-1 z Puszczą Niepołomice. Wisła wygrywa 3-0 ze Skrołę. Termalika wygrywa 2-1 ze Stalą Rzeszów. Arka Gdynia 1-2 przegrywa z Odrą Opole. Zagłębie Sosnowiec tak samo z Chrobrym Głogów. Resowia 0-1 z GKS-em Katowice i Sandecja Nowy Sącz z GKS-em Tychy. Jeżeli chodzi o tabelę, no to ona tak wygląda w tym momencie. Wisła na czele, 16 punktów, drugi ŁKS 15, Termalika Brugbet 14, Puszcza, czwarte miejsce 13 punktów, piąte miejsce Ruch Chorzów 12, Podbeskidzie 12, to są miejsca barażowe, a na spadkowym Resowia, Górnik, Sandecja, no i Chojniczanka tutaj blisko, tak samo Odra Opole, 11 kolejki, także tutaj komisja się zebrała i debatowała na bramce. Dybowski, dalej Wołkowicz, Kamiński, Nedzić, Jaroch, Młyński, Pirulo, Lorenz, Czyżycki, Bochnak i Mikołajczak. No i kozakiem kolejki. Wybrany. Nie, to jest razem dla Kuciego. O właśnie, to tylko, że teraz nie mogę cofnąć. Tu jeszcze mam frekwencję. Dobra, bo mi się tu wszystko popsuło. Także wracamy na główny ekran. O, już jesteśmy. I teraz, panowie. Kozak kolejki. Tak wygląda, tak się nazywa. Zostaje nim Mateusz Bochnak za te dwie bramki i ogólnie dobrą formę, tak? Zasłużone. Też na nim był faul, po którym czerwoną kartkę otrzymał obrońca Zagłębia. Tak więc kozak kolejki, kozak startu sezonu i zobaczymy, czy wytrwa w tym kozakowaniu. Jeszcze razem dla Kuciego tutaj też mignęło, teraz mogę to pokazać cały czas. Są prowadzone zbiórki na zawodnika Garbarni Kamila Kuczaka i tutaj wiemy, o co chodzi, walka z nowotworem, można wesprzeć w tym ciężkim temacie tego zawodnika. No i na koniec jeszcze ta frekwencja. Co tam, Maciuś?
Nie, myślałem, że fantazy chcesz poruszyć. To też, to zaraz, no to już. Ostatnio to się nawet zapomniałem zmian zrobić, bo już mi nie poszła jedna kolejka. Ja tak zawsze mam, że jak gdzieś mi nie pójdzie jedna kolejka i spadnę, to już potem zapominam. No. Okej, frekwencja siódmej kolejki, to jest tak zawsze w formie ciekawostki. No tutaj najwyższa na Wiśle, 14 koła ludzi, potem ŁKS 8,5 i Arka z Odrą 4,7, tak? No reszta tutaj powiedzmy 300 osób na meczu Sandecji, także tak to wyglądało. A ja stawiałem w Chojnicach na żywo, że jest ile? Z 1500 powiedziałem, nie? No to się tak w sumie nie aż tak dużo się nie pomyliłem, 1200. No i fantazy pierwsza liga, tak jak właśnie tutaj wytypowałeś. Ja w ogóle, żeby było śmieszniej, to chyba w tej poprzedniej, ja cały czas czekałem na przełamanie Sandecji. Wierzyłem w to, że tutaj i Sandecja... Teraz, czyli to skład, bo ja nie wiem, mam tu strasznie mały pogląd. To mój. No to tak. Tam nie wiem ile punktów, ale chyba niewiele. Na kapitanie Walski z Sandecji 2-4. Benebaszwili w ogóle nie gra, ale mówię, no nie robiłem zmian. Pirulo, Steblecki, Żyro, Gabryk w ogóle nie... Nie, no nie robiłem zmian. No tak, pora tutaj... to zaktualizować, tak? Nie, no jak tak, jest zero, tak. To znaczy, że coś grał, ale pewnie żółtą dostał albo coś w tym stylu, i... bo jak nie gra, to jest taki minus. To możliwe, że grały. Ja nawet widziałem w skrócie, że robił sprint i nie dobiegł. Więc... A, no to... To zero za to. Okay. Nie, szukam też tak oczywistych wyborów. To teraz to chyba mój skład się pojawił. Ja tam jestem drugi w lidze, także gdzieś mi to nawet jakoś tam idzie. Zaraz za potężnym Mavenem z Siedlec. No i tutaj mam Adamczyk dobrze zapunktował, Pirulo 9, Grolik 3, Gruszkowski 8, Bielecki 2. Aha, czyli tutaj w tym fantasy zaliczyli Gruszkowskiemu bramkę. Tak, bo... tak. No ogólnie też, no. Ogólnie też. Ale też właśnie mam taki mindfuck z tym trochę, bo też widziałem, że oficjalnie zaliczyli, ale też miałem wrażenie, że to już... Że Szymański tam, no ale... Tak. No i skład Pawła, tutaj co się dzieje. Dawno nie zmieniałem składu, aczkolwiek Krzepisz karnego wyłapał, Biedrzycki, kozak opcja, karne strzela, więc zapraszam do kupowania Biedrzyckiego. Dominguez, no ja cały czas w ogóle mam jakichś napastników Termaliki, zmieniam ich w zależności od tego, kto nie strzela, bo powinno się robić to na odwrót, ale jak mam Poznara, to strzela Mesanowicz, jak mam Mesanowicza, to ten drugi. No klasyczek, nie? Ja mam w lidze naszej wewnętrznej drugie miejsce, a w tej lidze naszej takiej ligowcowej, która jest ogólnodostępna, jakoś strasznie dużo ludzi jest, także nie wiem skąd tyle drużyn, ale no, super. My mamy w ogóle tam, jeżeli chodzi o jakąś taką liczbę punktów, którą gromadzimy, to jesteśmy tam w jakiejś topce, nie wiem, top 5 chyba w ogóle wszystkich lig, które grają, więc tam jest taka jakaś fajna statystyka. A tu jeszcze raz okładeczka naszego wyjazdu. Słuchajcie, bo tak, mamy vloga z Chojnic, będzie vlog ze Stężycy, ale też jeszcze mamy takie smeczki, making of i cała reszta wyjazdu, więc nie wiem, czy to powinniśmy pokazać, ale może jak będziecie bardzo chcieli i będziecie to oglądać, to może na początku, może w jakimś linku ukrytym gdzieś to będziemy pokazywać. Dajcie znać, czy chcielibyście to zobaczyć, jak się bawi ligowiec na swoich urodzinach, na swoim zlocie. No i co panowie, następna kolejka nam została, typowanie. Puszcza zaczyna kolejkę z Zagłębiem Sosnowiec, dwójka. Twardy orzech do zgryzienia. Szybciutko, bo czas nam się kończy. Dobra, to ja stawiam na Puszczę. 1-0. Remis. Chrobry Wisła. 2. Wisła. Pomocny mi 1-0, nie? Remis. Górnik Łęczna Odra. O, no to myślę, że jak tu Górnik przegra, no to już chyba nie będzie co zbierać, jeżeli chodzi o trenera. Kurde, trudne te mecze, tak samo jak zawsze są trudne. Ale powiem wam, że w tamtym, nie wiem czy zauważyliście, w tamtej kolejce nie było ani jednego remisu. Nie było nic, jeżeli chodzi o remisy. Same zwycięstwa i porażki. Kurczę, przejęła mi się ta Łęczna. Chciałbym wierzyć, że Górnik, no. Przełamią się, muszą w końcu wygrać. Ja myślę, że Odra. Makuszewski w końcu niekontuzjowany od pierwszej minuty i wiesz, pociśnie, wierzę w niego. No nie wiem, ja jakoś tak właśnie też tutaj myślę, że może w końcu. Stal Rzeszów pod Beskidzie. No też ciekawy, może być wesoły, ofensywny mecz. Jedynka. Pod Beskidzie. Ja też, pod B. Ruch Chorzów, Termalika. Remisik, remis, dla mnie. Remis. Też tak tutaj bym obstawiał. Chojniczanka, ŁKS. No może na fali Chojniczanka zrobi niespodziankę? Ja stawiam na Chojnicę. No ja też. Nie wydaje mi się. Ja jestem tutaj, skłaniam się ku ŁKS-owi. GKS Katowice, Arka Gdynia. Arka.
O, remis? Mam taką statystykę, że od 3 meczów na Bukowej Arka nie przegrała. 2 zwycięstwa i remis. Kurde, Krusz, to dzisiaj naprawdę jest mistrzostwo. Ale remis tutaj dałbym, remis. Okay. Skraczyn Stochowa, Sandecja, 1? 2. Sandecja nie jest taka słaba moim zdaniem, jak pokazuje to tabela. No, zobaczymy. No nie wiem, według mnie remis, jak Sandecja lubi. No i GKS Tychy, Resowia. Tychy. No kurde, co to można typować, nie? No, tychy, tychy, na logikę, tychy. Na logikę oczywiście, że Tychy, nie? Tak. No, kurczę, nie wiem. No nie. A to jest piłka nożna i pomimo wszystko będzie, nie wiem, Resowia wygra 3-0. No nie, no nie. Może wiem, tak być, ale nie wiem, te nie, słowa... No, Tychy, dobra, Tychy. Te słowa trenera mi tak, że tak powiem, no kurczę, jednak... psychologicznie może być ciężkie, no. Ale może powalę remis, dobra, remis. I to by było na tyle dzisiaj. Maciek Szcześniewski z Huty. Dzięki serdecznie. Paweł Krusz z Katowic. Skąd ty jesteś w sumie? Wiem, że siedzisz teraz w Katowicach. No tak, jestem z Katowic. Aha, ja... ale byłeś też w Krakowie chyba, co? Tak, przez 3 lata tam mieszkałem. Tam powstawały potężne single. Tak, ale jestem Hanysem, jestem z Katowic i tu jest i teraz moje już miasto. Się wszyscy na czacie nie lubią. Bo, czyli miałem rację w sumie, nie? Bo ty chyba mówiłeś, Wałcie, czy to Dominik, że Paweł z Krakowa, nie? Ja mówiłem, że z Krakowa też, że był w Krakowie też, no i to się potwierdza. No, a ja właśnie, tak. Ja właśnie mi się tak wydawało, że właśnie z Katu jesteś, nie? Ale też miałem wątpliwości. No, nieważne, to takie... Tak, jedno nasze. Dobra, nieważne. Dziękujemy za dziś, łapki w górę koniecznie. Jeżeli chcecie naszą koszulkę, to też piszcie w komentarzach, to podeślę link do zakupu. Myślę, że cena jest całkiem w porządku. Dawajcie też typy wasze na tą kolejkę, to sobie porównamy z naszymi i zobaczymy, kto co wygrywa. No generalnie, słuchajcie, no nie mamy skrótów, ale staramy się tutaj umilać wam czas, jak tylko możemy. Jeżeli chcecie live'y o 21:00, też napiszcie w komentarzach pod tym filmem i zapraszamy na kolejne live'y. A za dzisiaj dziękujemy bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki.